ci. Rozpocznij wydarzenie. Dzień dobry, witam serdecznie. Mam nadzieję, że już wchodzicie do pokoju. Widziałam, jak przybywało was w poczekalni, bo już siedzę tutaj i czekam na was od 18:30. Dzień dobry, witam wszystkich. Witam wszystkich, których znam, wszystkich, których nie znam. Bardzo mi miło, że dzisiaj będę z wami mogła spędzić ten czas. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzisiaj o kartach pracy, słuchajcie, w ogóle. Wiecie co, muszę wam powiedzieć, że w ogóle jestem chyba nie osobą nie na miejscu, bo ja taka z reguły jestem antynastawiona do kart pracy, ale Iwona Brzuska-Głotnicka uznała, że świetnie w tej roli się spełnię, ponieważ będę mogła wam o tych kartach pracy opowiedzieć chyba od takiej mądrzejszej strony, w sensie takiej wyważonego wykorzystania tych kart pracy i tworzenia kart pracy i pomysłu na karty pracy, żeby one były sensowne i mądre. Dlatego dzisiaj właśnie taki temat, ale nie tylko, ponieważ karty pracy to nie to, czym edukacja stoi, więc mam nadzieję, że będziemy mogły też, mogli, jeżeli są panowie, przepraszam, porozmawiać o tych możliwościach wykorzystania cyfrowych rzeczy, cyfrowych zasobów w pracy zdalnej. Mam nadzieję, że wszyscy też w większości przynajmniej pracujecie zdalnie i wiecie, że to nie jest łatwe, prawda? Witam bardzo serdecznie, wszyscy się pięknie witają. Wiecie co, to jak się jeszcze tak witacie, to ja bym chciała, żebyście mi tutaj zaznaczyli na mapie Polski, skąd jesteście, chociaż ja wiem, że jesteśmy z regionów nutsowych, ale za chwilę wam udostępnię te tablice i na dole, na takim białym pasku, będzie taka strzałeczka. Trzeba będzie ją kliknąć i zamienić ją na rysowanie, wybrać sobie kolor i kliknąć kropeczkę dosłownie. O, nie chcę się teraz współdzielić, a przedtem jak próbowałam, to się dawało. A czy możecie coś napisać? Ja jestem gdzieś chyba tu mniej więcej. Nie chcę się teraz włączyć, to wredne. Basia zaznaczyła się, że jest z Warszawy, bo jest z nami dzisiaj Basia, która będzie nas wspierać na czacie. Nie, to jest straszne. Widzicie, to jest sprzęt. Po prostu zawsze zawodzi wtedy, kiedy trzeba. Jak się klika współpracuj, to on po prostu wtedy nie chce. A jak byliście w poczekalni, to próbowałam i wszystko działało. Ale ja mam nadzieję, że... No właśnie, wy się tutaj pięknie widzicie, skąd jesteście. Poznań, Szczecin, Dębno Zachodniopomorskie. No właśnie, widziałam Katowice, Łódź, Poznań. Kurczę, super, jesteśmy prawie z całej Polski. Chorzów, Zgorzelec nawet. O, proszę bardzo, znam Zgorzelec, Kraków. A, pięknie. Bardzo się cieszę, że jesteście i przepraszam was, że moja tablica nie zadziałała, ale to jest właśnie technologia. Raz działa, raz nie. Jak się ma coś popsuć, to się na pewno popsuje według teorii Murphy'ego. Okej. Dobra, słuchajcie, to wracam w takim razie, skoro nam tablica nie działa, to ja wrócę z powrotem do mojej prezentacji. W sumie ona nie będzie długa bardzo i nie zanudzę was dzisiaj slajdami, ponieważ też nie jestem zwolenniczką slajdobójstwa i zanudzania treścią na tym, co, o tym, o czym chcę mówić. Dlatego opowiem pokrótce, co będziemy dzisiaj robić, czego się dzisiaj nauczymy i przejdę do działania, zacznę udostępniać mój pulpit, mam nadzieję, że to zadziała. I wtedy, o Wrocław, dzięki, cześć Hania, ja też jestem dzisiaj z Wrocławia, bardzo serdecznie witam. I będziemy mogli działać, bo powiem wam szczerze, że będziecie potrzebować w zasadzie tylko jednej rzeczy tak naprawdę, tej rzeczy, którą macie, jeżeli jesteście w programie Zaprogramuj Przyszłość, jeżeli macie swoje tablety, które w ramach tego projektu dostałyście, to macie również konto gmailowe, którym zalogowałyście się na tym tablecie. I w zasadzie to wszystko, co potrzebujecie, czego potrzebujecie dzisiaj. I jeszcze jednej rzeczy, o której za chwilę powiem. Ponieważ taką jakby część wprowadzającą ubrałam hasłowo, te cudowne prezentacje, bo właśnie te prezentacje nam dzisiaj będą potrzebne do tego, żeby zrobić kilka kart pracy, bo właśnie ja, słuchajcie, wszystkie moje karty pracy, które robię, jeżeli robię, to robię właśnie w
prezentacjach. Czasem robię to w prezentacjach PowerPoint, ale w zasadzie najczęściej robię w prezentacjach Google'a, bo jeżeli macie Gmaila, czyli to konto gmailowe, którym zalogowałyście się na tabletach, które otrzymaliście w ramach projektu, to w zasadzie macie wszystko. I te wszystkie aplikacje, które oferuje Google, możecie spokojnie wykorzystać. Tak naprawdę potrzebna Wam będzie chyba tylko jedna, może dwie z tych aplikacji, żeby zrobić świetne karty pracy, bo tak naprawdę na kartę pracy to trzeba mieć pomysł. Ja też się cieszę, że Was widzę i cieszę się, że przyszliście. Nie wiem, czy jest jakiś pan, nie mignęło mi tutaj imię pana, ale jeżeli jest z nami pan, to też witam serdecznie, bo wiem, że większość jest kobiet. Słuchajcie, te prezentacje wszyscy macie dostępne w ramach konta gmailowego i to jest pierwsza rzecz, której dzisiaj będziemy potrzebować, czyli konto gmailowe, zalogować się na stronie google'owej i zacząć wykorzystywać, tylko trzeba czasem wiedzieć też jak. No i jeszcze jedna rzecz, pozdrawiam, jeszcze jedna rzecz, która Wam będzie potrzebna, to coś, co się nazywa print screen. Print screen to inaczej zrzut ekranu. Zrzut ekranu jest cudownością, którą ja wykorzystuję naprawdę bardzo często. Muszę się przyznać, że ja nie pracuję na systemie Windows, pracuję na innym systemie i tamten print screen działa jeszcze lepiej, ale dzisiaj specjalnie przesiadłam się na komputer z Windowsem, żeby pokazać Wam, jak to działa, ponieważ w szkole też używam takiego komputera i też wykorzystuję ten print screen. On troszeczkę ma jakieś tam niedogodności, ale pokażę Wam, jak można wykorzystać jego funkcjonalność. Jeżeli chodzi o print screen, czym on jest, to też zanim zaczniemy, to dobrze by było, żebyście wiedzieli, jeżeli ktoś wie, to przepraszam, że tłumaczę, ale jeżeli ktoś nie wie, to będzie miał okazję znaleźć narzędzie, które się nazywa wycinanie. Jeżeli pracujecie w Windowsie, jeżeli widzicie ekran swojego komputera, to na samym dole jest taki pasek czarny, to jest pasek zadań. Jeżeli macie Windows 10, to w dolnym lewym rogu macie taką lupkę z takim okienkiem do wyszukiwania. Jeżeli chcecie znaleźć swój print screen, czyli narzędzie wycinanie, to po prostu trzeba zacząć w tym okienku wpisywać wycinanie. I w momencie, kiedy pojawi Wam się to okno, to będzie to takie okienko nowe, gdzie będzie taki przycisk nowy, o zobaczcie, to widać tutaj, o hop, 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 tak? I to jest właśnie Wasze narzędzie, które dzisiaj się Wam przyda. Mhm. Aneta, tak, dokładnie. To narzędzie dzisiaj Wam się bardzo przyda, jeżeli będziemy chciały zrobić zrzut ekranu, to trzeba będzie kliknąć na tę opcję nowy i jak się kliknie na nowy, to wtedy nasz ekran, możecie sobie to teraz wypróbować, możecie zrobić zrzut ekranu właśnie tego naszego webinaru, to okno naszego komputera lekko przygaśnie i pojawi się taki znacznik, żeby, to jest taki krzyżyk właściwie, żeby móc zaznaczyć ekran, czyli trzeba kliknąć w górnym lewym rogu i przyciągnąć go do dolnego prawego rogu. Jak się puści przycisk myszy, to pojawia nam się właśnie ten print screen, ten zrzut ekranu. Ja sobie właśnie dzisiaj go zapiszę jako webinar karty pracy, bo niestety w Windowsie musimy te print screeny po prostu sobie zapisywać, tak? W tym systemie iOS jest tak, że ten print screen się zapisuje automatycznie, tutaj niestety musimy to zapisywać, czyli prawy przycisk myszy na obraz, który zrobiłyście, czyli ten zrzut i wybieramy zapisz jako i zapisujemy go sobie po prostu pod jakąś nazwą, którą chcecie. To narzędzie jest bardzo, bardzo przydatne podczas wykonywania kart pracy i ono Wam się przyda, więc warto je sobie tutaj nawet przypiąć, zobaczcie, do paska zadań, na dolnym pasku zadań, jak otworzycie sobie w ogóle to okno, to jak na pasku zadań, o tutaj, klikniecie prawym przyciskiem myszy, to wtedy pojawi Wam się taka opcja przypnij do paska zadań,
A jeżeli będziecie miały to przypięte, to odepnij, ale nie odpinajcie, zostawcie to. To jest, wiecie, taki przybornik do narzędzi, które nam są potrzebne od razu. Więc zrzut ekranu czy print screen, tak będę zamiennie dzisiaj operować tym pojęciem, będzie nam dzisiaj też potrzebny. Jeżeli pracujecie na tabletach, to w ogóle na tablecie tworzenie też tych print screenów czy zrzutów ekranów jest bardzo też potrzebne i użyteczne, bo na przykład wszystkie aplikacje, które macie na tablecie, możecie sobie, jak chcecie na przykład wytłumaczyć dzieciakom, na czym polega wykorzystanie jakiejś aplikacji, czy to do kodowania, czy do jakichś innych, nie wiem, zasobów, które one tworzą, to zrobienie zrzutu ekranu, a potem opisanie tego, co tam widzą na tym ekranie, jest też bardzo istotne. W waszych tabletach, wiem, że to tak działa, to Krzysztof mi też mówił, bo ja akurat tego tabletu nie mam na co dzień, więc nie mogłam tego sprawdzić, ale działa to w ten sposób, że trzeba przycisnąć, jak macie włączony tablet, to trzeba przycisnąć jednocześnie przycisk włączenia i głośności naraz. I wtedy robi się zrzut ekranu. W telefonach też pewnie czasem ktoś wykonuje zrzuty ekranu, też jest to podobnie, że jakieś dwa przyciski naraz trzeba przytrzymać, więc możecie też popróbować, bo wiecie co, ja na przykład jak wykorzystuję tablet i chcę zrobić jakiś tutorial dla dzieciaków, czyli instrukcję, jak wykonać na przykład projekt w Scratchu, to właśnie odpalam sobie na tablecie Scratcha, robię zrzut ekranu, po kolei wsadzam tam duszki, które mam w tym projekcie mieć, dokładam sobie skrypty i za każdym razem robię kolejny zrzut ekranu. A potem te zrzuty ekranu ładuję do prezentacji Google'a, robię piękny tutorial i wysyłam im to mailem i oni mogą zobaczyć krok po kroku, jak zrobić projekt w Scratchu. Za chwilę Wam taki projekt udostępnię i zobaczycie, jak to może wyglądać. Na przykład dzięki print screenom możecie również wykonać karty pracy związane ze Scratchem, bo popatrzcie, to co tu widzicie, to nic innego jak zrobiony jakby zrzut, wycinek ekranu z aplikacji Scratch. Można to zrobić na tablecie, ale można też zrobić to na komputerze. Na komputerze to za chwilę pokażę jak. Natomiast jeżeli właśnie na tablecie działacie, to taki wycineczek tego skryptu jest bardzo, bardzo przydatny, bo potem możecie na przykład stworzyć dla dzieciaków taką kartę pracy, która pomoże im stworzyć mini projekt o nazwie akwarium. Dodajemy sobie tutaj tytuł, dodajemy instrukcję, a potem to, co dzieciaki mają wykonać, dodajemy duszki razem ze skryptami. Dzieciaki biorą taką kartę pracy i na jej podstawie tworzą swój własny projekt. Więc mam nadzieję, że ten print screen Wam się trochę tak przyswoi i polubicie go, bo ja naprawdę to narzędzie bardzo, bardzo lubię. No dobra, to w takim razie przełączę się teraz na udostępnianie ekranu i pokażę Wam kilka takich trików może, kilka takich pomysłów, jak wykorzystać prezentację Google'a i print screen do tego, żeby zrobić jakieś fajne karty pracy. Już włączam sobie tutaj, otwórz aplikację, click meeting, dobra, za chwilę się to załaduje, jeżeli będzie to chwilę trwało, to się nie denerwujcie, ponieważ łącza internetowe mogą być przez chwilę w jakiś sposób przeciążone, ale myślę, że już teraz powinniście widzieć mój ekran, jeżeli dalibyście znak, że widzicie moją prezentację pod tytułem jak zrobić kartkę świąteczną w Scratchu Junior, widać super, bardzo dobrze, czyli działa ok. Dobra, to ja sobie tutaj to okienko zwinę, bo to najważniejszy jest dla mnie czat, żeby widzieć, co piszecie. Zobaczcie, to co Wam przed chwilą pokazywałam, odpaliłam sobie któregoś razu Scratcha, zaczęłam robić projekt i robiłam zrzuty ekranu na tablecie. I potem te zrzuty ekranu
wrzuciłam do prezentacji Google'a, którą tutaj widzicie. Zobaczcie, to nic innego jak slajdy krok po kroku, mówiące o tym, co i w jaki sposób zrobić, żeby wykonać projekt kartkę świąteczną. Cieluś, Agnieszka, być może to jest jakiś problem po Twojej stronie, ale jeżeli więcej osób napisze, że zacięło się, to ja spróbuję to zrobić. Słuchajcie, popatrzcie, krok po kroku, slajd po slajdzie pododawałam to, co tutaj widzicie, o to, co przesuwam, to jest nic innego jak zrzut ekranu mojego tabletu. Okej, działa. To jest zrzut ekranu mojego tabletu. Ja po prostu wrzuciłam to jako zdjęcie do mojej prezentacji, patrzcie, dołożyłam sobie tutaj takie elementy, które opisują, co dzieciaki mogą robić i krok po kroku, po kolei jest to dla nich instrukcja wykonania jakiejś aplikacji. I teraz, co ja z tym dalej mogę zrobić? Oczywiście, prezentacja prezentacją, świetnie, ja ją mam. Jak teraz udostępnić to dzieciakom? Jeżeli chodzi o narzędzia Google'a, jest to bardzo, bardzo proste i bardzo intuicyjne. Wystarczy, że pobierzecie link do tej prezentacji i udostępnicie dzieciakom. I możecie to zrobić na dwa sposoby. Popatrzcie, w górnym prawym rogu jest, jak będziecie za chwilę mogły się zalogować na swoich kontach gmailowych i otworzyć taką prezentację, to też zobaczycie, w górnym prawym rogu jest taki przycisk udostępnij. I teraz, jak ja kliknę na ten przycisk udostępnij, to już widzicie, że ja tę moją prezentację udostępniłam Iwonie i ona może tę prezentację też edytować. Ale ja dzieciakom nie chcę udostępniać tego do edycji, bo one mogłyby mi to trochę popsuć, prawda? W zasadzie to zrobiłam tylko po to, żeby one to obejrzały i na podstawie tego zrobiły jakąś kartę pracy. Więc popatrzcie, pod spodem mamy coś takiego jak pobierz link. No i teraz tutaj mogę ustawić, co osoba mająca link do tej prezentacji może z nią zrobić. Ja nie chciałabym, żeby ona ją edytowała, więc rozwijam sobie tutaj te ustawienia. I teraz popatrzcie, mogę sobie zaznaczyć, że każda osoba mająca link albo edytuje, albo komentuje, albo po prostu tylko przegląda te prezentacje. I tak trzeba to też zaznaczyć, jeżeli będziecie udostępniać taką prezentację dzieciakom, bo pamiętajcie, że jak pozwolicie im edytować, to one mogą to po prostu albo poprzemieszczać, nie to, że specjalnie, tylko po prostu niechcący, przeglądając prezentację, mogą coś nam tam porozsuwać lub pokasować. Więc wy po prostu musicie zaznaczyć, żeby każda osoba, która ma link, mogła jedynie przeglądać. Teraz popatrzcie, kopiuję link do tej prezentacji i ja ją Wam wklejam na czacie. Jak klikniecie sobie w ten link, to Wy po prostu te prezentacje będziecie mogły obejrzeć i ja Wam pokażę to też, jak, jeżeli nie chcecie klikać, to ja Wam mogę pokazać, odpalę sobie nowe okno incognito, jest taka funkcja w przeglądarce Chrome, żeby otworzyć okno, takie, w którym nie jestem w niczym zalogowana. To tak trochę przeglądanie stron jak obcy użytkownik. Patrzcie, wklejam tutaj link, który Wam wysłałam i Wy dosłownie w ten sam sposób widzicie tę prezentację. Możecie ją sobie tutaj przewijać i widzicie krok po kroku, jak zrobić kartkę świąteczną w Scratchu. Akurat to było przed świętami wielkanocnymi, i ta kartka nam się bardzo przydała, ale wiecie co, na podstawie tej kartki możecie też zrobić kartkę na Dzień Mamy albo na przykład na, nie wiem, Dzień Lata albo nawet w grudniu na Boże Narodzenie. Ja już widzę, zobaczcie, że 57 osób, nie, łącznie 62 osoby przegląda ten plik, bo ja to tutaj widzę w górnym pasku, widzicie? Te zwierzątka takie, które tutaj są, to jesteście wy. Tylko że wy jesteście jako anonimowi użytkownicy, którzy nie mają dostępu do mojej prezentacji, tak? Więc ja widzę, że teraz 65 osób przegląda. Super, bardzo się cieszę, że z
skorzystałyście z linku i przeglądacie. Ale wiecie co? Pokażę Wam jeszcze coś innego. Jak jeszcze inaczej można udostępnić taką prezentację. I nawet chyba to jest jeszcze lepszy widok, bo w tym momencie nie widać tutaj tych bocznych slajdów, tylko widać slajd główny i można je przewijać strzałkami. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Popatrzcie. Wrócę do mojej prezentacji. To jest moja prezentacja, którą właśnie tutaj sobie stworzyłam. I teraz zobaczcie, zobaczcie. O, tutaj też widzę, że przeglądacie. Jak kliknę sobie na plik, tą zakładkę plik, to tu jest coś takiego jak opublikuj w internecie. I to też będziecie mogły za chwilę wykorzystać na swoich prezentacjach. Jak klikniecie to tutaj opublikuj w internecie, to popatrzcie, pojawia się nowe okno, w którym mogę skopiować link do mojej prezentacji. I jeszcze mogę dodatkowo oczywiście zaznaczyć, że na przykład ta prezentacja będzie się przewijała automatycznie co 3 sekundy, ale ja nie chcę, niech sobie użytkownik sam ją przewija. I teraz uwaga, uwaga, popatrzcie, ja skopiuję ten link, zaznaczę go. Żeby skopiować link, to są też dwa magiczne przyciski, Ctrl-C. I uwaga, idę do nowego okna incognito, żeby Wam pokazać, jak to będzie wyglądało. I przyciskam Ctrl-V, czyli wklej. Ctrl-C jak copy i V jak nie wiem co w sumie, ale V, copy and paste, czyli metoda kopiego paste'a, czyli kopiuj i wklej. Dobra. OK, i teraz popatrzcie, moja prezentacja, widzicie, wygląda już trochę inaczej. W momencie, kiedy ja przyciskam strzałki, hop, widzicie, to widać tylko moją prezentację i to wygląda pięknie. I zobaczcie, jak zrobicie taką prezentację dla swoich dzieciaków, czy to z kartą pracy, czy z jakąś instrukcją wykonania jakiegoś zadania, to właśnie w ten sposób możecie skopiować link, żeby im to udostępnić i w tym momencie dzieciaki będą widziały właśnie w taki sposób tę prezentację i będą mogły robić krok po kroku to, co Wy im tutaj każecie. Wrzucam Wam tutaj oczywiście jeszcze raz link. OK. I możecie sobie jeszcze ją przejrzeć, czyli macie jakby dwa widoki tej prezentacji. Taką prezentację, gdzie widać po lewej stronie slajdy, albo po prostu taką prezentację, którą można umieścić nawet na stronie internetowej szkoły, jeżeli na przykład komunikujecie się ze swoimi dzieciakami przy pomocy strony internetowej, to właśnie taki link możecie udostępnić na tej stronie i na przykład informatyk, który prowadzi stronę, czy Wy, możecie właśnie tam ten link umieścić i dzieciaki będą mogły w nią kliknąć. Okej, no dobra, to teraz jak już wiecie, co można zrobić z print screenem i prezentacją, no to do dzieła zróbmy sobie jakąś fajną kartę pracy. To jest prezentacja, do której link już macie, ale później na samym końcu jeszcze linki Wam podrzucę, więc nie bójcie się, jeżeli zgubicie gdzieś po drodze jakiś link, ja do tego wszystkiego te linki powrzucam. No dobra, słuchajcie, popatrzcie. To jest moja prezentacja, na której będziemy działać. I za chwilę pokażę Wam, co można zrobić w takim googlowym PowerPoincie, ale najpierw pokażę Wam w ogóle, jak taką prezentację sobie stworzyć, żeby móc zacząć na niej działać. Popatrzcie. Jak otworzycie sobie okno Google'a, to gdzie, nie wiem, to jest pewnie strona jakaś startowa. Jeżeli pojawia Wam się strona jakaś WP albo Onet czy coś tam, to wystarczy, że wpiszecie google.pl, okay? I jesteście na stronie Google'a. I teraz popatrzcie, w górnym prawym rogu ja tutaj widnieję jako zalogowany użytkownik. Jeżeli Was tutaj nie ma, to warto zalogować się i jakby mieć dostęp do tych narzędzi Google'a,
W każdym momencie, zwłaszcza jeżeli to jest wasz komputer i macie go zahasowany, na przykład tak, żeby nikt nie wszedł. Ja mam tak zrobione i po prostu cały czas jestem zalogowana, bo wiem, że tylko ja korzystam z tego komputera i nikt inny się do niego nie dostanie, bo nie zna na przykład hasła, tak? Więc tutaj nie wylogowuję się, cały czas jestem tutaj w tym górnym prawym rogu. No i teraz popatrzcie. Jak się zalogujecie już swoim kontem gmailowym, czyli tym, który macie też na tablecie, to tak naprawdę wasz tablet i to, co tutaj teraz macie, może działać w pięknie, w taki zsynchronizowany sposób, że jeżeli, uwaga, prezentację zrobicie sobie tutaj w Google, to na waszym tablecie, jak wejdziecie na dysk Google'a na przykład, który za chwilę pokażę, to będziecie miały to samo, co tutaj stworzycie na swoim komputerze. I to jest naprawdę świetna rzecz, bo tu jakby nie musimy, wiecie, niczego ani na pendrive'ach przenosić, tak, ani kopiować, ani podłączać tymi kablami, żeby synchronizować, żeby mieć w jednym miejscu to, co stworzycie sobie na komputerze. Dlatego warto jest zalogować się tym samym kontem gmailowym, który macie na tablecie, tak? Czyli tam joannakowalska@gmail.com, tym samym kontem zalogujcie się właśnie tutaj w Google. No i teraz uwaga, jak już się zalogujecie, to tutaj w górnym prawym rogu jest 9 takich kropeczek. Jak na nie najedziecie, to rozwijają się narzędzia Google'a, z których my za chwilę będziemy korzystać. Tutaj macie Gmaila, jeżeli korzystacie z konta gmailowego, to wiecie doskonale, że to jest właśnie to miejsce do odbierania poczty. Ale uwaga, uwaga, w ramach konta gmailowego macie również 15-gigowy dysk wirtualny, taki w chmurze, na którym możecie przechowywać swoje materiały. I to jest tak jak dysk komputera, tylko tyle, że w chmurze. I bez względu na to, gdzie będziecie na świecie, jeżeli zalogujecie się swoim kontem gmailowym, to zawsze będziecie mieli dostęp do tych materiałów, które tam sobie zgromadzicie. I to jest naprawdę świetne i przydatne narzędzie, jeżeli chodzi o współdzielenie jakichś, na przykład przesyłanie koleżankom jakichś materiałów, czy współtworzenie tych materiałów, czy w ogóle przechowywanie. Wiecie, czasem ja chodziłam też z pendrive'ami, miałam taki okres czasu, nawet miałam dyski twarde, jakieś tam duże, wiecie, terabajty, ale czasem go zapomniałam, gdzieś tam potem się zawieruszył, a to spadł na ziemię, popsuł się, prawda? I w tym momencie, jak miałam wszystko to, co ważne, tylko na tym pendrive'ie, to trochę słabo. Ale jeżeli ja to sobie przechowuję na dysku, to w tym momencie wiem, że mam zawsze do tego dostęp. No i teraz popatrzcie, jak kliknę sobie na ten dysk, za chwilę zobaczycie, co mam na dysku. Ja mam strasznie duży bałagan i prawie, ja w ramach jakiejś tam promocji dostałam trochę więcej tych gigabajtów i mam już ich 19, ale 15 gigabajtów to też jest całkiem dużo, chociaż jak widzicie, ja już je przekroczyłam tutaj w lewym, po lewej stronie to widać. To jest mój dysk, na którym ja, zobaczcie, przechowuję różnego rodzaju materiały i rzeczy, które są mi potrzebne. I teraz, jak wy sobie wejdziecie na swój dysk, jeżeli z niego wcześniej nie korzystałyście, to on będzie dosyć pusty. Jeżeli korzystacie na swoim tablecie z dysku Google'a, to już tutaj właśnie coś się powinno pojawić. No i teraz uwaga, uwaga, jak odpalić sobie prezentację? Już pokazuję. Jak wejdziecie sobie na dysk, przypominam jeszcze raz, w górnym prawym rogu jest 9 kropeczek, trzeba kliknąć na dysk i wtedy ta przestrzeń dyskowa nam się otwiera. Teraz uwaga, w górnym lewym rogu jest taki przycisk nowy. Jak klikniecie na ten przycisk nowy, to popatrzcie, możecie sobie stworzyć folder, na przykład folder karty pracy. Ja go sobie tutaj teraz utworzę, karty pracy, enter i uwaga, tak jak na dysku komputera, pojawia mi się folder, w który mogę wejść i na razie on jest pusty, ale uwaga, zobaczcie, wy sobie tutaj możecie poprzeciągać jakieś rzeczy ze swojego dysku. Jak sobie otworzycie swój komputer,
to popatrzcie, możecie na przykład przenieść, zobaczcie, otwieramy okno naszego komputera i to, co mamy na komputerze, przenosimy sobie po prostu, przeciągając tutaj w to okienko. I jak to się załaduje, proszę bardzo, już w moim folderze mam jakąś tam kartę pracy. Czyli wszystko to, co macie na dysku swojego komputera, możecie sobie tutaj po prostu poprzenosić i trzymać to w chmurze. Macie do tego dostęp z każdego komputera, na którym się zalogujecie po prostu swoim kontem, ale uwaga, macie też do tego dostęp na swoim tablecie, więc możecie to, będąc w szkole i mając tablet, na przykład, nie wiem, wyświetlić dzieciakom, albo wysłać komuś, albo pokazać koleżance, o zobacz, zrobiłam taką kartę pracy i można, o super, bardzo się cieszę, piszecie, że korzystacie, czy odwrotnie też tak można przenieść? I już odpowiadam, jeżeli mamy coś na naszym dysku, to żeby to z powrotem na komputer przenieść, to nie przeciągamy, tylko uwaga, prawym przyciskiem myszy klikamy na jakiś dokument i tam jest taka opcja pobierz. Klikam pobierz i zobaczcie, pobiera mi się to na mój komputer i w folderze pobrane, proszę bardzo, pokaż to w folderze, o, w folderze pobrane jest moja karta, którą właśnie przed chwilą pobrałam z mojego komputera. Przepraszam, z mojego dysku na komputer, tak? Więc jakby działa to, gdzie jest pobierz, jeszcze raz pokazuję, prawym przyciskiem myszy trzeba kliknąć na jakiś plik, proszę bardzo, i wtedy rozwija się takie menu i klikamy pobierz, hop, i pobiera się na komputer, tak? A w drugą stronę to wystarczy, tak jak mówiłam, otworzyć sobie okno z zawartością naszego komputera, złapać jakiś plik i po prostu go przeciągnąć do folderu w dysku, tak? O, to jest akurat koniczynka czterolistna, którą dzisiaj robiłam z moimi uczniami, więc jest to wśród ostatnich materiałów, które robiłam. No dobra, okej, to teraz pokażę Wam, jak w tym folderze karty pracy stworzyć swoją własną kartę pracy, wykorzystując prezentację Google'a. Patrzcie, tutaj jest znowu, wracam do tego przycisku nowy, klikam na nowy i już nie będziemy tworzyć folderu. Jak widzicie, możecie sobie stworzyć jakiś dokument Google'owy, czyli nie musicie tak naprawdę mieć Office'a, żeby tworzyć dokumenty, bo w ramach konta Gmailowego macie możliwość tworzenia różnego rodzaju dokumentów. Mało tego, te dokumenty możecie tworzyć razem z koleżanką, która mieszka 10 ulic dalej albo nawet w innym mieście. Jak Wam dyrektor każe na przykład napisać jakieś sprawozdanie z, nie wiem, z dokonań zespołu jakiegoś, prawda, przedmiotowego, to zakładacie sobie taki dokument, udostępniacie sobie nawzajem i wtedy możecie po prostu wpisywać obie, wcale nie musicie się w tym momencie spotykać. Uwaga, to samo możecie robić na tablecie, czyli jak Wam mąż zajmie komputer i powie, że teraz ma ważne sprawy do zrobienia, to Wy sobie bierzecie tablet, odpalacie sobie dysk Google'a, klikacie na ten dokument i na tablecie też go możecie po prostu edytować. I uwaga, nie ma żadnego przycisku zapisz, bo wszystko zapisuje się automatycznie w chmurze i oczywiście pod warunkiem, że jesteście podłączone do internetu. Chociaż można edytować też pliki będąc offline, czyli bez dostępu do internetu, ale w momencie, kiedy przyjdzie ten internet, to wtedy on się automatycznie zapisze. Czyli nie ma takiej możliwości, że jak Wam się wyłączy komputer, o, to wszystko, co napisaliśmy, straci się, bo się po prostu wyłączy, prawda? Więc tutaj wszystko się automatycznie zapisuje od razu. Dobra, to teraz zamiast dokumentów Google'a, uwaga, wybieramy prezentację Google. Prezentację Google, patrzcie. No i teraz OK. Mamy tutaj sobie prezentację i oczywiście, jeżeli będziecie chciały stworzyć taki tutorial, to możecie spokojnie zostawić sobie ustawienie poziome tej prezentacji, tak?
Jedyne, co bym tylko radziła, bo to ustawienie, które tu widzicie, jest takie dosyć szerokie. To jest format jakby wyświetlania tego pliku i to jest format 16:9, już zaraz Wam pokażę, o co chodzi. Więc ja to zazwyczaj zmieniam na taki bardziej zbliżony do kartki A4. I teraz popatrzcie, jak to zrobić, jak otworzycie sobie nową prezentację, to klikacie tutaj na plik. Rozwija się menu i uwaga, na dole są ustawienia strony. OK? I teraz popatrzcie, ten widok to widok panoramiczny, to tak jak nasze telewizory są takie mocno prostokątne, prawda? Kiedyś były bardziej zbliżone do kwadratu. Teraz mamy bardziej prostokątne, czyli te panoramiczne widoki. Ja zazwyczaj to 16:9 tutaj zmieniam, popatrzcie, na 4:3. Ciach. I jak kliknę zastosuj, to widzicie, tutaj mam teraz mocno prostokątne, hop, zmieniło się i wygląda bardziej jak kartka papieru, czyli kartka formatu A4. No dobra, ale jak widzieliście, moja karta pracy tutaj była pionowa. Jak to zmienić? No to już pokazuję. W tym samym miejscu, gdzie zmienialiśmy 16:9 na 4:3, czyli klikam na plik, uwaga, idę do ustawień strony i tutaj jak rozwinę sobie te możliwości wyboru, to jest tu taki przycisk niestandardowy, niestandardowy. I jak to mi się rozwinie, to popatrzcie, widzę tutaj centymetry mojej kartki. Jest to mocno takie niedokładne, jeżeli chodzi o format A4, bo wiemy, że kartka papieru ma 21 cm na 30, tak mniej więcej. I w dodatku ten układ, który tu widzicie, jest poziomy, czyli ja muszę zamienić te wartości, ale żeby było faktycznie tak jak kartka A4, to popatrzcie, tutaj sobie wpiszę 21, a tutaj wpiszę 30 cm, czyli to będzie kartka o szerokości 21, a wysokości 30 cm. I patrzcie, jak kliknę zastosuj, ciach, mam piękną kartkę A4. I już mogę zacząć działać, tak? No dobra, i teraz tak, popatrzcie, jak już mam taką prezentację, to warto ją sobie tutaj jeszcze zatytułować, żeby mieć porządek na dysku. Ja niestety jestem też bałaganiarzem i zawsze sobie obiecuję, tak, tak, zapiszę to tak jak trzeba, będę pamiętała, a potem niestety nigdy nie pamiętam, ale jakoś tam się w miarę odnajduję. Więc tytułuję sobie to jako karty pracy i zapisuję, właściwie klikam gdzieś obok, nawet nie muszę niczego kliknąć, żeby zapisać. Popatrzcie tu na taki górny pasek, ja tu za chwilę zacznę coś zapisywać. Tu pojawi się taka opcja, że on jest w trakcie zapisywania. Popatrzcie, teraz będę wpisywać tekst. Widzicie, na górnym pasku zapisuję w tle. Tak? I tak naprawdę ja... Okej, już zaraz powiem, jak zmienić orientację, jeszcze raz, bo zobaczcie, ja niczego nie muszę klikać zapisz, prawda? To wszystko automatycznie się tutaj zapisuje w tle. Jak ja to w ogóle teraz zamknę, to będąc w moim folderze, ja już mam tutaj tę moją prezentację i wystarczy, że ją tylko po prostu otworzę. Widzicie? Wszystko to, co wcześniej napisałam, po prostu jest. Już pokazuję, jak zmienić orientację. Okej, Ania, zobacz, to było tak, jak otworzysz sobie nową prezentację, to klikasz na plik, następnie zjeżdżasz na ustawienia strony i domyślnie masz ustawione 16:9, ale możesz zmienić na 4:3, ale nadal to będzie w poziomie, tak? Natomiast ja chcę, żeby moja kartka była pionowa, to w tym momencie wybieram opcję niestandardowy. I teraz tutaj muszę wpisać jako szerokość 21 cm, bo kartka A4 tak mniej więcej ma, a jako wysokość 30 cm. I klikam zastosuj. I powinna pokazać się kartka
pionowa. Dobra, super. No dobra, to jak już wiemy, że prezentację możemy stworzyć, możemy z nim zrobić kartkę A4, że wszystko się zapisuje w chmurze bez problemu, to jeszcze raz przypomnę, jak możecie koleżance udostępnić takie karty pracy. Popatrzcie, w górnym prawym rogu jest opcja udostępnij. I teraz zobaczcie, zobaczcie. Jestem tutaj tylko ja jako właściciel tego pliku. Jeżeli wpiszę tutaj jakieś imię, o, jeszcze raz, imię, nazwisko osoby, której chciałabym udostępnić ten plik, to w tym momencie ta osoba będzie też mogła edytować. I jeżeli macie koleżanki w szkole, to możecie się umówić, że stworzycie sobie taką jedną prezentację i będziecie na tej jednej prezentacji dokładać kolejne slajdy i tworzyć karty pracy, do których każda z Was będzie miała dostęp. I jak będziecie chciały to wykorzystać, to w każdej chwili z tego możecie, nie musicie sobie, wiecie, na pendrive'ach, nie musicie sobie tego wysyłać mailem i tak dalej. Możecie po prostu mieć jeden plik, karty pracy do kodowania i każda, która zrobi jakiś slajd, to pozostałe będą mogły z tego skorzystać. Czyli tutaj trzeba będzie wpisać po prostu imię i nazwisko małpa@gmail.com i kliknąć gotowe, tak? I w tym momencie ta osoba będzie mogła razem z Wami tworzyć. Ta osoba musi być dodana do adresatów na moim koncie mailowym. Nie. Aneto, jeżeli ja znam czyjś e-mail, tam nie wiem, annakowalska@gmail.com, to po prostu go wpisuję. Nie muszę jej mieć wpisanej jako adresatów. Jak ja udostępnię tej osobie ten plik, to ta osoba mi się doda automatycznie do adresatów, do książki adresowej, tak? Ale nie muszę jej mieć wcześniej wpisanej. Tak, dokładnie. Czyli po prostu wpisujemy imię, nazwisko, małpa@gmail.com, wyślij gotowe i można tworzyć. No i teraz tak. Ja przejdę do mojej tutaj prezentacji, którą już wcześniej dla Was zrobiłam, bo będę na niej pracowała i będę pokazywała, co można zrobić i w jaki sposób można na przykład właśnie stworzyć takie karty pracy. Więc będę pracowała tutaj na tej prezentacji, a potem ją Wam też udostępnię i będziecie mogły sobie też na niej działać. I teraz zobaczcie. Pierwszą stronę, którą wyświetliłam, okej, mogła to by być taka pusta strona, popatrzcie, hop, widzicie? W górnym prawym rogu wy macie, zapewne jak odpalicie sobie swoją prezentację, to będziecie mieć pustą kartkę. W górnym prawym rogu jest plusik i taki dzióbek, jak rozwiniemy, to pod spodem na samym dole mamy pusty slajd. Dodawać sobie go mogę dowolnie, ile tylko chcę. Mogę również dodawać te slajdy w ten sposób, że klikam na niego prawym przyciskiem myszy i robię coś takiego jak nowy slajd albo powiel slajd. To też jest przydatne, ale to może potem się wyjaśni, po co jest to nam potrzebne. Ale jak widzicie, ten slajd jest pusty, a tutaj już jest taki piękny z moim nickiem i z piękną ramką. Jak to zrobić i jak dodać? No to uwaga, jeżeli macie swoje, czy tylko Katarzyna pyta, czy tylko z Gmaila. Wiesz co, Katarzyna, z reguły wiem, że współdzielić i właściwie oglądać, przeglądać te strony może każdy z każdego maila. Natomiast jeżeli chcemy edytować, to bardzo często Google prosi, żeby zalogować się kontem gmailowym albo pyta, czy ta osoba, czy na pewno udostępnić tej osobie możliwość współtworzenia takich dokumentów, jeżeli ona nie jest, przepraszam, na koncie gmailowym. Pewnie chcą, żeby wszyscy mieli gmaila, więc jest to trochę zrozumiałe, ale możesz spróbować. Jeżeli ta osoba, która nie ma gmaila, udostępnisz jej ten plik i ona powie, OK, mogę go edytować, to super. Jeżeli nie, no to będzie to wtedy wymagane tak, żeby ona po prostu założyła sobie tego gmaila. OK, i teraz uwaga. Jak dodać taką piękną ramkę, może ona nie jest najpiękniejsza, i jak dodać na przykład taki fajny napis, który może być tytułem naszej karty
pracy. No to popatrzcie, jeżeli macie otwartą swoją prezentację, to wiecie co? Możecie zrobić coś takiego. Możecie okno z naszym webinarem, popatrzcie, zmniejszyć sobie i popatrzcie, wyświetlić sobie w takim małym okienku, a w drugim oknie wyświetlić sobie, o, proszę bardzo, kolejne okno, czyli jakby podzielić sobie ekran na pół i tutaj macie po lewej stronie webinar, a po prawej stronie możecie sobie otworzyć swoją prezentację i możecie po prostu od razu działać. My tak uczymy nasze dzieciaki na webinarach, kiedy prowadzimy z nimi na przykład Scratcha, to w jednym okienku one widzą webinar, a w drugim okienku obok tworzą sobie projekt. Możecie zrobić po prostu tak samo. Ok, ja tutaj powiększę. Jak to zrobić? Już pokazuję. Popatrzcie, jak ja mam całe okno otwarte i wy też macie takie okno otwarte swojego webinaru, to musicie po prostu w górnym prawym rogu kliknąć na takie dwa kwadraciki, żeby pomniejszyć okno naszego webinaru. I obok musicie otworzyć nowe okno. I teraz popatrzcie, jak to zrobić. Na dole, na pasku zadań, mam okienko z moją przeglądarką. Moja przeglądarka to Chrome. Jak kliknę na nią prawy przycisk myszy, to pojawia się menu i wybieram wtedy nowe okno. Op! Widzicie? Pojawiło mi się nowe okno. Przesuwam je sobie tu na bok. Tak? Tu jestem już zalogowana na moim koncie Google'owym, więc wchodzę sobie na dysk. Proszę bardzo. Czekam, aż się załaduje. OK. Wchodzę do mojego folderu karty pracy. Ciach. Proszę bardzo. Widzicie? Otwieram sobie moją prezentację tu z boku. Tak? I po lewej stronie wy widzicie mnie i to, co ja robię. Przepraszam. A po prawej stronie wasza prezentacja jest gotowa do działania. Mam nadzieję, że to będzie też dla was taki pomysł, jak robić, jak to się mówi, w czasie rzeczywistym to, co ja robię, dobra? Ok, to powiększam moje okno z powrotem, żebyście lepiej widziały. I teraz uwaga, jak zrobić ramkę? Wiecie co? Żeby zrobić po prostu zwykłą taką ramkę na naszej karcie pracy, bo ja w ogóle lubię takie karty pracy, wiecie, jak jest jakaś ramka, jest jakiś clipart, jest jakiś fajny napis, bo to zawsze jednak te dzieciaki przyciąga, nie? One jak widzą taką fajną kartę pracy, to chcą ją robić. No i wiecie co? Pierwsze, co mogę zrobić, najzwyklejszą rzecz, którą mogę zrobić, to uwaga, uwaga, o, to jest też sposób, Violeta, oglądam na tableciku, super, a na komputerze można działać. Przepraszam. Popatrzcie, co mogę zrobić. Tutaj mamy taki pasek narzędziowy. Hop, widzicie? I mamy strzałkę, mamy literkę T, mamy obrazek i uwaga, mamy kształty. Jak klikniecie sobie na ten kształt, to macie do wyboru albo prostokąty, trójkąty, kółka i tak dalej, i tak dalej. Macie też do wyboru strzałki, które potem nam się przydadzą. Mamy też jakieś chmurki wyrazowe i mamy również znaki matematyczne. Jak się domyślacie, będzie nam na przykład potrzebny prostokąt. Wybieram sobie ten prostokąt i teraz popatrzcie, pojawił mi się taki krzyżyk, klikam w górnym lewym rogu i przeciągam go na sam dół. Ciach. Pojawił się taki duży prostokąt, który zakrywa całą moją kartkę, ale zaraz go obrobimy tak, żeby stał się ramką. Co mogę zrobić? Popatrzcie, jak ja narysowałam ten prostokąt, to pojawiło się tutaj trochę więcej tych narzędzi do obrobienia, że tak powiem, tego prostokąta. Pierwszą rzeczą, którą zrobię, to wyrzucę ten szary kolor, który tutaj jest. I teraz w tym celu muszę kliknąć na takie wiadro z farbą. To jest kolor wypełnienia mojego prostokąta. Klikam na to i popatrzcie. Oczywiście mój prostokąt mógłby być czerwony, albo żółty, albo zielony. Jeżeli macie tak dużo tuszu w drukarce, możecie sobie takie tło ustawić. Żartuję. Więc ja nie chcę żadnego koloru, tylko kliknę sobie na przezroczysty. Tak? I teraz uwaga, uwaga.
Została mi sama ramka. Widzicie? Hop. Ja jeszcze raz zaznaczę mój prostokąt, bo teraz ja chcę tę ramkę właśnie zrobić w jakimś innym albo kolorze. Na przykład chciałabym mieć niebieską ramkę. I teraz uwaga, obok tego ołówka, który rysuje moje obramowanie, są takie kreski, to jest grubość obramowania. Na przykład zrobię sobie ramkę o grubości 4 i uwaga, pójdę jeszcze dalej i tam na przykład wybiorę sobie, że moje obramowanie będzie kreskowane. Proszę bardzo, mam już ramkę. I teraz wiecie, co mogę z tym zrobić? Ja mogę zrobić taką podwójną ramkę. I teraz uwaga, to jest ważna rzecz. Klikam na mój prostokąt i muszę go zduplikować. Żeby go zduplikować, zapamiętajcie kolejną kombinację klawiszy. Ctrl D. Jak klikniecie Ctrl D na klawiaturze, po lewej stronie na dole jest Ctrl plus D, pojawi Wam się jeszcze jeden prostokąt. On się po prostu zduplikuje. I ten drugi, uwaga, po prostu sobie pomniejszam. Tak? Taram. Prawda, że fajna? Wiecie, na początek taka ramka zawsze jest ok. Ja nie mówię, że ona jest piękna, ale już w jakiś sposób urozmaica moją kartę pracy. Tak? Już mówię jeszcze raz, gdzie jest ta ramka. Mam pustą stronę, uwaga, najpierw wybieram kształt, klikam na kształt, potem przejeżdżam myszką na kształty i wybieram sobie prostokąt, tym razem może wybiorę sobie taki prostokąt z zaokrąglonymi bokami, pach. Klikam w górnym lewym rogu i przeciągam myszką sobie do dołu, ciach, pojawia mi się szary taki prostokąt, teraz klikam na wiadro z farbą, i zaznaczam, żeby ten mój prostokąt był przezroczysty. Jest. Teraz klikam obok na taki ołówek, czyli kolor obramowania. Tym razem sobie zrobię na przykład czerwony. Potem wybieram grubość tego obramowania, a następnie obok jeszcze klikam na, jak to się nazywa, nie wiem jak to się... Jeszcze raz, jak to się nazywa, obramowanie przerywane. O, tak to się nazywa to narzędzie. Klikam sobie na przykład na te kreseczki. Proszę bardzo, mam ramkę. Co teraz robię? Uwaga, klikam na ten mój prostokąt i mając go zaznaczonym, klikam na Ctrl D. Ctrl D znaczy duplikuj, czyli powiel ten element. Łapię sobie za dolny wąs tego mojego prostokąta, czyli za ten kwadracik taki w dolnym prawym rogu, zmniejszam go i proszę bardzo, rameczka gotowa. Dobra, ok. To teraz jeszcze chciałabym dodać taki fajny napis, który tu widzicie. Tutaj mam napisane Apanaski, ale za chwilę sobie wkleicie na przykład, nie wiem, tytuł waszej karty pracy, nie wiem, mucha, albo kolorowe kubeczki, albo symetria, czy cokolwiek. Popatrzcie. Jest taka strona, która jest pięknym generatorem takich napisów. Ja już tylko szybko Wam pokażę, jak to działa i wrzucam Wam link. Na kolejnych stronach macie, zobaczcie, jakby wzory tych napisów, tak? I teraz musicie sobie je przejrzeć, wybrać sobie taki, który Wam pasuje. O, ja biorę ten, bo ten mi się podoba, ten, który się nazywa Friday. I teraz uwaga, tutaj wpisuję tytuł mucha. To będzie moja karta, zaczniemy od karty o zabawę w muchę. Wpisuję mucha i patrzcie, co robię. Klikam download logo. O, nie załadowało się. Dobra, to jeszcze raz. Okej, okay, napisałam mucha, a jak kliknę Enter. O, dlaczego to się nie chce mi pokazać? Coś mam niewłączone, czyżby jakieś... Dobra, ja Wam wrzucę link do tego, być może u Was zadziała. Kurczę, przedtem działało. Ha, informatyk by powiedział dziwne, u mnie działa. Wrzucam Wam link, spróbujcie u siebie.
Musicie po prostu wybrać sobie napis. O, dobra, wybiorę może ten. Napiszę tutaj mucha. Klikam download. Customize your own text here. Nie pokazuje mi tego. Dobra, ale okej, słuchajcie, nie pokazał mi tego, ale tu pod spodem trzeba jeszcze najpierw kliknąć, w jakiej wielkości ten mój napis mam sobie pobrać. Wezmę sobie jako small. Small to jest mały po angielsku, medium to średni, large, duży, x large to taki bardzo duży. Wezmę sobie small i co mi się pokazuje? O, nic mi się nie pokazuje, widzicie, dlatego ja nie lubię Windowsa, przepraszam was bardzo. Okej, okay. Spróbuję to może na nowym oknie incognito, może tutaj zadziała. Okej, okay. Piszę tutaj, dobra, mi wyszedł napis na czarnym, działa. Widzicie, u jednych działa, u innych nie działa, bo to chyba zależy też od ustawień przeglądarki. Wpiszę jeszcze raz mucha. A, tutaj też nie zadziałało. Nie wiem, dlaczego mi to nie działa. O, tu jakiś error. Dobra, a spróbuję na innej przeglądarce. Mam tylko jeszcze taką jedną, której też nie lubię. Może tutaj to będzie działało. Wybiorę. Poczekajcie, pach. Jak to przenieść do prezentacji? Już mówię, tylko niech mi tu zadziała, bo ja sobie to... O, jest, dobra. W tej przeglądarce zadziałało. Słuchajcie, jeżeli wam nie działa w Chromie, to przenieście się do innej przeglądarki, takiej z linkiem może być na przykład Firefox albo tej Microsoftowej, tej Edge, tak? Albo Internet Explorer, jeżeli działacie jeszcze na jakimś starszym systemie Windowsa. I tam zadziałało. Popatrzcie, wpisałam tutaj mucha, teraz mogłabym wpisać na przykład Asia i kliknąć Enter. O, i zadziałało, widzicie? Dobra, i teraz jak to pobrać? Popatrzcie. Iwona, spróbuj w innej przeglądarce. I teraz patrzcie, jak to przenieść. Najpierw musicie kliknąć na... Dobra, niech będzie ta mucha, a nie Asia. Mucha, okej. Okay. Najpierw musicie kliknąć na ten przycisk download logo. Download to znaczy pobierz. Klikam. Ciach. I teraz uwaga, macie do wyboru 5 wielkości tego napisu. Nie bierzcie tego bardzo wielkiego, bo potem będziecie musiały go zmniejszać, więc weźcie sobie albo medium, albo small. Myślę, że to będzie ok. Medium może być całkiem w porządku. I teraz patrzcie, klikam na to medium i widzicie, co mi się pojawia? Pojawia mi się w nowym oknie ten mój napis. I teraz uwaga, bardzo ważna rzecz, jak to przenieść. Możecie to zrobić tak, patrzcie. Klikasz prawym przyciskiem myszy na ten napis i pojawia się albo zapisz obraz jako i to możecie zrobić, jeżeli chcecie ten napis zostawić sobie na później, na przykład, nie wiem, kiedyś indziej tam jeszcze go wykorzystacie i chcecie go trzymać sobie na komputerze, możecie to zrobić, czyli klikacie zapisz obraz jako, wtedy nazywacie go mucha napis do karty pracy, enter i on się zapisuje na waszym komputerze, a teraz uwaga, jak przenieść go do naszej prezentacji? Bardzo prosty sposób, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy kopiuj. Wybieramy kopiuj i teraz wracamy do naszej karty pracy. Nasza karta pracy była tu. OK? I uwaga, co robimy? Pamiętacie? Ctrl-C, Ctrl-V? Ctrl-V to było wklej, czyli klikam Ctrl-V. Strasznie niefajnie, bo przyszło z czarnym tłem. Dobra. To w takim razie, jeżeli przyszło to z czarnym tłem, to być może lepszym sposobem, u mnie nie działa, ok, też macie czarne, dobra. Dorota pisze, że się udało, czyli u jednych przychodzi z czarnym tłem, u innych nie, ale wiecie co?
Pamiętacie? Ja to zapisałam na komputerze. Więc teraz popatrzcie, jak wstawić. Można zapisać grafikę na dysku. Dobrze, dokładnie. I teraz patrzcie, jak wstawić grafikę z dysku do tej naszej prezentacji. No wiem, z czarnym, ale pięknie. Ja wiem też, ale nie fajnie z tym czarnym. Zobaczysz, Kasia, jak będzie bez czarnego, będzie o wiele lepiej wyglądało. I teraz uwaga, uwaga, jak to zrobić? Patrzcie. Klikam tak. Tu przedtem klikałyśmy na plik, później mamy edycja, widok, wstaw. Klikamy na wstaw. Uwaga. I mamy grafikę. I teraz, jak najedziecie na tą grafikę, to pojawi się taka opcja: prześlij z komputera. Hop. I teraz szukam, gdzie mi się to zapisało. Aha, dobra, to trzeba jeszcze pamiętać, gdzie się zapisały te na moje rzeczy. Dobra, może się w obrazach zapisa. O, w obrazach mi się to zapisało. Dobra, zapisało mi się to w obrazach. I teraz uwaga, klikam na tę muchę i klikam otwórz. Taram! Widzicie? Bez czarnego tła jest. To z czarnym tłem zaznaczam i backspace, czyli wywalam i zostawiam. Super. I zostawiam mój napis mucha. Piękny, kolorowy. Mucha nie siada. Dokładnie tak. Super. Okej. Okay. Zobaczcie, w ten sposób możecie sobie zrobić jakikolwiek napis chcecie. Chcecie piękne imiona dzieci? Proszę bardzo, wpisujecie tam sobie imiona. Tylko nie wszystkie czcionki przyjmują polskie znaki. Więc wiecie, co ja robię? Ja czasem robię tak, że jak nie ma polskiego znaku, to edytuję to potem, na przykład w Paint'cie możecie sobie to edytować i dopisać on, tak? Zobaczcie, jak ja bym sobie teraz wzięła moją muchę, otworzę to sobie w Paint'cie. O, proszę bardzo. I tutaj miałoby być, załóżmy, nie wiem, muchą, tak? No to biorę sobie prostokącik. Rysuję sobie tutaj takie, o, coś takiego. Tylko tutaj chyba niestety tego nie można przewrócić jakoś. To ten też jest taki trochę słaby, ale a nie, dobra, można jakoś się obrócić. Nie, można tylko obrócić o 90 stopni. No dobra, w każdym razie, albo nie, można kreskę zrobić. O, dobra, kreskę. Tak? Popatrzcie, jedna kreska, dobra. Później biorę jeszcze raz jedną kreskę. Weźmy się, o. Drugą kreskę, tak? I jakoś tutaj wiecie, to on można doprawić, nie? Także tu z polskimi znakami trochę jest tak słabo, ale jakoś tam poradzić sobie zawsze z tym można. Ja często, jak potrzebuję bardzo mocno, to tutaj po prostu doprawiam. Albo wiecie, co można by było wstawić tekst na przykład i wpisać, poczekajcie, jak zmniejszę, zobaczcie. Sorry, że tak tutaj przeskakuję, ale ja nie lubię spraw niezałatwionych, więc przecinek maleńki, więc może go większy zrobię. O, a, dobra, nie wstawił się. W każdym razie pokombinujecie, wpędźcie, to na pewno Wam wyjdzie. Dobra, nie zapisuję. Okej, wracam do mojej karty pracy. I teraz uwaga, jak wstawić, można wstawić mały trójkąt, dokładnie tak. Nauczycielki 1-3 sobie zawsze ze wszystkim poradzą. W ogóle nie mam żadnych wątpliwości. No to teraz uwaga, uwaga. Jak wstawić tutaj planszę do muchy? Plansza do muchy to nic innego jak kratownica. Zgadza się? Kratownica to nic innego jak tabela. Więc uwaga, wstawiam sobie tutaj, proszę bardzo, klikam na wstaw i wybieram sobie tabelę. I teraz uwaga, chcę, żeby moja plansza do muchy była taka 5 na 5. 5 na 5, proszę bardzo. Stawiam sobie tę tabelę, zmniejszam ją trochę, żeby ona bardziej była kwadratowa. Proszę. Zobaczcie, co się dzieje w momencie, jak ja przesuwam tę tabelę. Pokazują mi się takie jakby prowadnice, które pomagają mi wyśrodkować mój obiekt, czyli ustawić go równo na środku. Dobra, patrzcie, mam już kratownicę. Czego mi brakuje? Brakuje mi tylko muchy. Zagramy w muchę? Możemy zagrać, ok.
I teraz uwaga, brakuje mi teraz tylko muchy. Skąd ja tę muchę mogę wziąć? Dzieciaki wam by też odpowiedziały, że z internetów oczywiście. Więc patrzcie, cały czas jestem w prezentacji. Klikam na wstaw i znowu wybieram grafikę, ale tym razem nie będę jej przesyłała z komputera, chyba że na komputerze macie jakąś muchę. Okay? Wybieramy sobie lupę, czyli szukaj w internecie. I patrzcie, co tu się pojawi po prawej stronie. O dobra, tu już się pojawiła mucha. Okay. Bo ja już wcześniej szukałam tej muchy. Tutaj musicie wpisać albo tak, mucha clipart. Zobaczcie, co wyjdzie. Wida, nie ma żadnej muchy. Są cliparty, ale nie ma żadnej muchy. Dlatego warto czasem tutaj w menu, znaczy w polu wyszukiwania, wpisywać nazwy anglojęzyczne. Uwaga, uwaga, aplikacje Google również oferują tłumacz, więc można sobie co trudniejsze słowa przetłumaczyć, ale mucha wiadomo, że to jest fly, proszę bardzo, fly i jeszcze wpisuję sobie tutaj clipart, fly, clipart, klikam enter, tadam, proszę bardzo, ile much mamy, fuj, jakie wstrętne, ale to jest fajna, dobra, ja tę naszą, jak zlikwidować te pola tytuł. A, dobra, okej, wy macie coś takiego, już mówię, o, coś takiego, prawda? Uwaga, uwaga, popatrzcie, co, jak to likwidujemy. Zaznaczam to, przeciągając myszką nad tym wszystkim, zaznaczam to i klikam backspace, czyli cofnij, wykasuj, skasuj i wywal, tak? I już nie mamy. A jeżeli, uwaga, uwaga, jeżeli macie coś takiego, że już dodałyście, poczekajcie, pokażę wam. O, dodałyście, o tu. Jeżeli macie coś takiego, że dodałyście ramki na tym, nie? To uwaga, musicie niestety sobie poprzesuwać te ramki, o, popatrzcie, na bok. One nie znikną. Kliknąć teraz na to. Wykasować, kliknąć na to, wykasować i już macie czystą kartkę i przesuwamy z powrotem sobie równiutko na środek nasze rameczki. Ciach. Mamy to? Dobra. Super, no to bardzo dobrze, to już wiemy. I teraz uwaga, jeżeli będziecie chciały za każdym razem pustą kartkę, to tu, gdzie jest plusik, to nie klikajcie plusika, tylko obok ten dziubek i tam jest na samym dole pusty slajd. Pusta kartka i wtedy nie ma żadnych napisów. Nie? Dobra. Okej, to wracamy do naszej muchy. Znalazłyśmy, przypomnę jeszcze raz, jak to znaleźć. Klikamy wstaw, najeżdżamy na grafikę, przechodzimy do szukaj w internecie i tutaj w polu wyszukiwania wpisujemy fly clipart. Okej, pojawiają nam się różne muchy i teraz co robimy? Najzwyczajniej w świecie brutalnie przeciągamy tę muchę na naszą kartę pracy. I mówimy, chodź tutaj. Wow, jaka wielka. Oczywiście, że ją zmniejszę, więc ciągnę sobie za ten kwadracik i zmniejszam moją muchę. Taram, mam muchę. Dobra. Tabelkę do krzyżówki. O Jesus, wiesz co, Ania? Ja nie robię nigdy tabelek do krzyżówki, tylko po prostu szukam generatora krzyżówek. Zaraz to znajdziemy i ci pokażę, jak zrobić krzyżówkę bez robienia. To strasznie dużo roboty, wiecie, leniwa jestem. Nie, żartuję, czasu nie mam po prostu, nie? Także warto po prostu jakąś krzyżówkę, generator krzyżówek sobie znaleźć. Okej. Okay. Jakbym zapomniała, to przypomnijcie. No dobra, mam muchę. I teraz uwaga, co z tą muchą? Wiecie co, ja wam pokażę już gotową tutaj, bo nie będziemy robić, już macie, jak macie tabelkę, macie muchę, to już jest pół sukcesu, bo tutaj jeszcze tylko trzeba będzie dodać strzałki. I jak się domyślacie, to te strzałki, zobaczcie, były w kształtach, pamiętacie? Patrzcie, najeżdżam na kształty, najeżdżam na strzałki i mamy strzałkę w prawo. I teraz zobaczcie, robię sobie taką strzałkę w prawo, ciach,
Wcale nie robię strzałki w górę, ani w lewo, ani w dół, bo zaraz Wam pokażę, jak tę strzałkę zmodyfikować. Popatrzcie. Mam strzałkę, zmienię sobie jej kolor. Ja chcę, żeby była niebieska. Ok? Uwaga! Tę strzałkę właśnie, którą tutaj mam, duplikuję, czyli zaznaczam ją. Widzicie, ona musi być zaznaczona. Klikam Ctrl D. Tak, pojawiła się jeszcze jedna strzałka. I teraz uwaga, co robię? Obracam ją. Mogę ją obrócić tutaj tym wąsem, ale mogę też zrobić coś takiego, że jak kliknę na nią, popatrzcie, to tutaj pojawia się takie menu i jest coś takiego jak obrót. Obróć w lewo o 90 stopni. Pach. Proszę bardzo, mam strzałkę w górę. Teraz tę strzałkę znowu duplikuję, czyli Ctrl D, najeżdżam na nią, znaczy zaznaczam ją i klikam Ctrl D. Klikam prawym przyciskiem myszy, obracam na przykład w lewo znowu i mam już strzałkę w lewo. Klikam na nią, Ctrl D, przesuwam prawy przycisk myszy, obrót i obróć w lewo. Teraz mam wszystkie cztery strzałki. No i teraz jak się domyślacie, żeby ułożyć z nich skrypt, żeby ta nasza mucha poruszała się po planszy, to po prostu, jak ja chcę, żeby mucha poszła tak w prawo, góra, góra, to patrzcie, biorę sobie strzałkę w prawo, zaznaczam, Ctrl D dwa razy, czyli dwa razy duplikuję, w prawo i góra, góra. Zaznaczam góra, Ctrl D i Ctrl D, proszę bardzo, i już mam skrypt. Mucha moja idzie w prawo, góra, góra, tak? Więc to jest bardzo prosta rzecz i zobaczcie już, jak fajnie nasza karta pracy wygląda, tak? Już kurczę, ona ma jakiś taki wyraz, już wiemy, jak ją zrobić. Jak sobie zostawicie taki szablon, to będziecie miały na zawsze. No to teraz pokażę Wam jeszcze, jak wygląda moja mucha, o na przykład tutaj z taką ramką. I teraz obserwuj muchę. Które skrypty sprawią, że mucha wyjdzie poza planszę, a który skrypt sprawi, że wróci na swoje miejsce. No i tutaj trzeba by było tylko dołożyć jeszcze literki ABC albo 1, 2, 3 i dzieciaki miałyby za zadanie przeanalizować te skrypty, pójść muchą według tych strzałek i odpowiedzieć na pytanie, zaznaczając właściwe skrypty, tak? Jeżeli sobie pierwszy, a dobra, Viola powiedziała, że pierwszy, który skrypty sprawią, że mucha wyjdzie poza planszę. Dobra, prawo, dół, lewo, lewo, góra, prawo. Oczywiście, że tak, dobra. A który sprawi, że wróci na swoje miejsce? Który wróci? Ania, dwa, dobra, dwójka. Prawo, góra, lewo, lewo, dół, prawo. Świetnie, mamy to. No i widzicie, ale uwaga, to co myśmy tu wstawiły, to nic innego jak tabelka. Popatrzcie, tu wrócę. O, tu macie tabelkę. Przecież w tej tabelce można coś napisać. Nie wiem, gdzie zniknęła mi moja mucha teraz. A, dobra, nieważne, odleciała. Okej, słuchajcie, w tej tabelce można wpisywać wyrazy, wiecie? Teraz uwaga, uwaga, popatrzcie. Jak klikniecie na tę tabelkę, to kursor pojawia się w górnym lewym rogu tej komórki, tej krateczki małej. Popatrzcie teraz, uwaga, jak zaznaczycie, czyli klikniecie na pierwszą komórkę i przeciągniecie myszką na całą tabelkę, to uwaga, uwaga, na górze jest taka opcja, patrzcie, tu widzicie, wyrównaj do środka, klikamy. Dokładnie, działania matematyczne, utrwalanie części mowy, super, już pomysły lecą. Uwaga, i popatrzcie jeszcze, wyrównaj do środka w pionie. Hop, patrzcie, widzicie, gdzie teraz kursor się pojawia? Trzy w linii, doskonale, super, widzicie, wy już macie pomysły. Tylko trzeba było Wam pokazać, w jaki sposób można zrobić taką kartę pracy, ale jeżeli ktoś umiał, to super. I teraz uwaga, popatrzcie, przejdę na dół do mojej muchy. Tadam! Popatrzcie, co zrobiłam. W moją tabelkę, w muchę, wpisałam, tak, już wysyłam adres generatora, Ctrl C, nie.
Ctrl C wrzucam. Ortografia z muchą. Jaki to wyraz? Patrzcie. Na mojej tabelce zapisałam, w mojej tabelce zapisałam wyrazy z lukami. Dzieciak musi odczytywać ten kod i zapisywać tutaj wyraz, który mucha znalazła. Oczywiście wpisując odpowiednią trudność ortograficzną. Więc poruszamy się prawo, dół, lewo, lewo, góra, lewo. No i mamy wyraz góra i on tutaj musiałby wpisać teraz wyraz góra. No dobra, można sobie robić skrypty ze strzałek, ale wiecie co? Pamiętacie, że macie print screen? Okej, dobra, to teraz uwaga. Pamiętacie, że jest coś takiego jak code.org? Na pewno pamiętacie. A przecież wiecie, że w code.org można robić piękne skrypty, prawda? I teraz popatrzcie. Wchodzicie sobie, ja pokażę Wam od samego początku, jak to znaleźć. Wchodzicie sobie na code.org, zapewne macie tam swoje konta. Już daję. Ctrl C, Ctrl V, proszę bardzo, code.org. I teraz uwaga, uwaga. Wchodzicie sobie na code.org. Jeżeli nie macie konta, to sobie koniecznie załóżcie, bo to jest bardzo fajna platforma i warto mieć tam konto. Ale jeżeli nie macie, to też możecie z niej korzystać. Klikacie na katalog kursów. Ciach. I uwaga, wybieracie sobie kurs pierwszy, bo on jest przeznaczony dla dzieciaków od 4 do 6 roku życia. I tam dzieciaki nie muszą czytać, więc znajdziecie skrypty, które można budować przy pomocy strzałek właśnie. Klikacie na kurs pierwszy. I uwaga, bierzecie sobie lekcję 4, która się nazywa Labirynt Sekwencja i wybieracie sobie na przykład, obojętnie, którą planszę, bo Wam są potrzebne tylko te strzałki i tutaj to coś. Więc patrzcie, co robimy? Patrzę, jak moja mucha może chodzić po planszy. Chciałabym, żeby doszła do wyrazu mrówka, czyli moja mucha może iść tak. Lewo, lewo, góra, góra. Okej, no to ja sobie tutaj utworzę taki skrypt. Lewo, lewo, góra, góra. I teraz uwaga, co robimy? Popatrzcie, pamiętacie print screen? Wybieramy sobie narzędzie wycinanie, klikamy nowy wycinek, zaznaczam sobie obszar, który ja chcę sobie wyciąć. Proszę bardzo, tylko taki kawałeczek, ciach, uwaga teraz, prawy przycisk myszy, kopiuj, idę do mojej karty pracy, pójdę sobie tutaj, gdzie miałam muchę bez strzałek, patrzcie, chodź tu muchą, weź wredna się tutaj nie chowaj, nie wiem, dlaczego się chowała. Proszę bardzo, i uwaga, co robię, Ctrl V, czyli wklej. Taram, widzicie? Proszę bardzo, mam pierwszy skrypt. Dobra, chciałabym, żeby teraz moja mucha poszła na przykład tutaj, w to miejsce. Załóżmy, tutaj jest, nie wiem, wyraz, burza, tak? Okej. I teraz moja mucha pójdzie tak. Dół w dół, lewo, lewo. Okej. Idę sobie do code.org-u, to wywalam, biorę dół, dół, lewo, lewo, ciach. Wybieram narzędzie wycinanie, zaznaczam wycineczek, tak? Robię prawy przycisk myszy, kopiuj i wracam do mojej karty pracy, Ctrl V, proszę bardzo i mam następny kod, tak? Prawda, że to jest genialne i nie trzeba się babrać z tymi strzałkami, chociaż ja chciałam specjalnie Wam je pokazać, bo oczywiście można też pobawić się i tworzyć sobie ze strzałek te skrypty, ale można sobie je zrobić też właśnie w code.org-u. Haha, no właśnie, dlatego jesteś dzisiaj z nami na webinarze, Kasia, oczywiste. Ale uwaga, haha, ja Wam pokażę jeszcze coś lepszego. Zapewne każdy z Was, każda z Was próbowała bądź będzie próbowała zabawy ze Scratchem Juniorem. Czy Wy wiecie, że można zrobić też taką muchę ze skryptami z juniora? No właśnie, patrzcie,
Zrobiłam w Scratchu Juniorze skrypty, które również skopiowałam i na zasadzie print screenu i wrzuciłam tutaj. Tylko uwaga, uwaga, ja Wam pokażę, jak to zrobić lepiej, bo tak, Wy pewnie macie swoje Scratchów juniorów zainstalowanych na tabletach, zgadza się? I teraz tak, jakbyście zrobili sobie zrzut ekranu ze Scratcha juniora, to miałybyście cały ekran, a Was interesuje znowu tylko ten kawałeczek, ten wycinek, nie? A pokażę Wam, jak to w ogóle zrobić, bo to jest też dosyć proste. Nie wiem, czy tutaj... Nie wiem, czy tu będę miała jakiś cały taki zrzut ekranu. Poczekajcie, gdzieś tu mam całe zrzuty ekranu. Nie ostatni mój dysk. Poczekajcie, poszukam, bo może mam gdzieś tu cały zrzut ekranu, żeby Wam też pokazać, jak to w ogóle zrobić. O, jest, dobra, patrzcie. Załóżmy, że tego nie mam, odsunę sobie to, że macie cały zrzut ekranu i patrzcie, wstawiacie sobie cały ten zrzut ekranu do tej karty pracy. I teraz wiecie co, Wam potrzebny jest tylko ten skrypcik. Zobaczcie, co trzeba zrobić. Uwaga, klikacie dwa razy na ten obrazek, dwa razy, i pojawia się coś takiego jak przycinanie obrazu. Popatrzcie, tu te czarne takie narożniki, przeciągam sobie tak i ten z drugiej strony przeciągam sobie tak, proszę bardzo, i klikam Enter. Tadam! I mam już tylko sam skrypt. Widzicie? To jest boskie. Uwielbiam. Ale wiecie co? Jeszcze bardziej uwielbiam Scratcha Juniora na komputerze. Wiecie, że można zainstalować Scratcha Juniora na komputerze? Ja Wam powiem, jeżeli nie wiecie, to ja Wam już mówię, że można. A jeżeli wiecie i macie to bosko, bo teraz patrzcie, jak zrobić zrzut ekranu. Jola, na komputerze trzeba znaleźć narzędzie wycinanie. Nie, wcale nie emulator, już daję link. A na tablecie, żeby zrobić zrzut ekranu, to trzeba przycisnąć przycisk włączenia i głośności jednocześnie, tak? Ale patrzcie, poczekajcie, gdzie to jest? O, jest, mam, patrzcie. Jest taka strona, proszę bardzo, na której są dwie wersje Scratcha do pobrania, albo na Maca, jeżeli ktoś pracuje na MacBookach, albo na Windowsach, czyli w Waszym pewnie, zapewne przypadku. I już Wam wrzucam link, Ctrl-C. To Windows 8 jest też opcja wycinanie. Podejrzewam, że tak. Musi być, nożyczki to się chyba kiedyś w Windowsie nazywało tym starszym. Musisz, Ania, poszukać. Jak otworzysz sobie tutaj, widzisz, no dziesiątka wygląda trochę zupełnie, no trochę inaczej, ale jak otworzysz tutaj w lewym dolnym rogu chyba był taki przycisk start, to tam musi się pojawić jakieś okienko wyszukaj, nie wiem, wpisz nożyczki może, tak, albo wycinanie, spróbuj tak trochę na czuja to spróbować poszukać. Słuchajcie, wchodzicie sobie na ten link. Uwaga, pobieracie sobie plik, żeby zainstalować Scratcha Juniora i uwaga, oto inauguracja mojego Scratcha przed Waszymi oczami, proszę bardzo, oto Scratch Junior na komputerze. I teraz, uwaga, możecie już, wrzucam link, proszę bardzo, i oto teraz możecie poprosić swoje dzieciaki, żeby zainstalowały sobie Scratcha Juniora na komputerach, bo zapewne niektóre z nich powiedziały, że my nie mamy tabletów, na smartfonach nie działa, prawda? A teraz proszę bardzo, jeżeli mają komputery, to mogą sobie właśnie sobie mogą zainstalować. Beata pisze, że Scratch, a nie Scratch Junior. Okej, Beata, możesz wejść na stronę scratch.mit.edu i tam na sam, zaraz pokażę, jak to pobrać, dobra?
tylko pokażę tutaj Scratcha Juniora. Zobaczcie. Wchodzimy sobie na Scratcha, jak Wam się zainstaluje. Pokażę Wam w ogóle jeszcze, jak wygląda ikonka. Ikonka do Scratcha Juniora wygląda o tak. Widzicie? Taka fasolka. Bo, muszę Was zmartwić, niestety w Scratchu Juniorze na komputerze nie ma kota. Pierwszym zwierzakiem, który się pokazuje, właściwie nie zwierzakiem, bo fasola to nie zwierzak. Pierwszą rzeczą, która jest taką domyślną, to fasolka. Niestety kota nie ma, ale ja sobie takiego kota narysowałam, tylko, a nie, bo to nie na tym komputerze. Dobra, okej. W każdym razie, zobaczcie, wszystko to, co jest na Scratchu Juniorze w Waszych tabletach, tutaj też wszystko działa. Patrzcie, przeciągamy sobie, proszę bardzo. On może mówić, może chodzić, można dodać sobie tło, proszę bardzo, ciach, uruchamiam program i moja fasola łazi. Proszę bardzo. Hej. Mhm. No dobra, i niech ona sobie tam chodzi, prawda? I teraz, co Wy musicie zrobić? No oczywiście, że pobudować sobie skrypty, które Wam będą potrzebne, czyli mucha idzie w prawo, mucha idzie w górę, mucha idzie w prawo, mucha idzie w górę. I tu jeszcze, uwaga, można wpisać liczby, że mucha idzie najpierw 2 w prawo, potem 1 do góry, 2 w prawo i 2 do góry. Oczywiście w tym momencie by wyszła, tak? Więc, bo tu nie mamy aż tylu pól, ale jak widzicie, możecie tutaj wpisywać liczby. Kurczę, ciekawa jestem, czy Wy w ogóle mnie widzicie i widzicie mój ekran. Gdzieś mi się zgubiliście. Gdzie jest moja aplikacja? A, tutaj jest, dobra, okej. Okay. Mam nadzieję, że widzicie, że wszystko... Dobra, okej, okay, spoko. To teraz patrzcie, budujemy sobie skrypty i co robimy? Znowu bierzemy narzędzie wycinanie, wycinamy sobie, proszę bardzo, ten skrypt, kopiujemy prawym przyciskiem myszy, idziemy do naszej prezentacji, ciach, Ctrl V, taram i mamy. Tak? Zobaczcie, jakie to jest proste. Z żadnymi strzałkami już się nie będziecie musiały bawić, a tym bardziej, że jak zrobicie takie skrypty i one, dzieciaki, jeżeli wcześniej nie widziały Scratcha, to one potem będą umiały świetnie tym Scratchem operować i tymi strzałkami tak, żeby budować swoje skrypty. No, dokładnie. No i takie atrakcje graficzne. Dokładnie tak. A ja mam dla Was jeszcze czat, super, cieszę się. Okej, okay, to ja mam dla Was jeszcze niespodziankę. Bo ja widzę, że tutaj grupa mocno zainteresowana, więc uwaga, uwaga. Mam dla Was taki folder, w którym, uwaga, znajdziecie już trochę gotowych skryptów, więc będziecie mogły się nimi poczęstować. Proszę bardzo. Ale jeszcze jedna rzecz, która jest tutaj genialna, uwaga, super Beata, że się nauczyłaś wycinania, to jest naprawdę fajne narzędzie, ja uwielbiam. Skoro mnie tyle energii, jem dobre śniadanie. Dominika Gaponiuk mnie tak zapowiadała, że ja przed śniadaniem takie rzeczy robię, więc wiecie, na Facebooku tak pisała. Okej, okay, patrzcie, w duszkach, tu w folderze, tadam, macie wszystkie duszki. No nie, dobra, wszystkich może nie ma, ale macie bardzo dużo duszków. I uwaga, daję Wam link do tej strony. Kopiuję i będziecie mogły sobie skorzystać z tych elementów i dorzucać do swoich kart pracy. I są, tak, i tam jest kot, tak, w tych duszkach są koty, dokładnie. I są nawet koty kolorowe, ja już je pokolorowałam na różne kolory, więc też można wykorzystać, tak? Dobra, ale wiecie co, jakby Wam było za mało tych duszków, to znaczy chciałybyście dodać jakieś, nie wiem, dzieci na przykład do karty pracy, albo jakieś fajne rzeczy, to wiecie co, jest jeszcze też jedna super fajna strona, którą Wam teraz pokażę. Ta strona nazywa się My Cute Graphics. Ja uwielbiam tę stronę, bo ona zawiera bardzo dużo fajnych grafik, które możecie wykorzystać w swoich kartach pracy albo w ogóle w jakichś prezentacjach, albo gdziekolwiek będziecie chcieć. Patrzcie, wchodzicie na stronę MyCuteGraphics i na przykład wybieracie sobie kids. No. Proszę bardzo, patrzcie ile dzieci. Okay? A w zakładce school, zobaczcie jakie fajne,
Na przykład moje ulubione te z książkami. Ta-ram! Teraz uwaga, popatrzcie. Tak, czasem na Pixabayu można to znaleźć, ale patrzcie, jak to prosto można przenieść do naszej karty pracy. Wybieram sobie jakiś obrazek, który chcę. Wezmę sobie tę dziewczynkę na książkach. Uwaga, prawy przycisk myszy, kopiuj grafikę, idę do mojej karty pracy, Ctrl V, taram, i już jest, tak? Już daję link do My Cute Graphics. Aha, nie działa ten link do, nie działa link do tego dysku. Dobra, już sprawdzam. Ctrl C, zaraz sprawdzę na oknie incognito. Powinno działać, dobra, może źle skopiowałam. Ctrl C. Jeszcze raz, proszę bardzo. Pierwszy było My Cute Graphics, a drugie to jest właśnie, drugi link to jest ten dysk z zasobami. Bosko, działa. Widzicie, jak nam dzisiaj wszystko działa? Chociaż na początku tablica nam nie zadziałała, wredna. No ale dobra. Tu, uwaga, uwaga. Tu jest jeszcze coś fajnego na tym My Cute Graphics. Może nie ma tego dużo, ale kilka rzeczy jest. Jest coś takiego, jak wejdziecie na główną stronę, jeszcze raz rzucę wam ten link, tak, główną stronę. Patrzcie, na dole jest coś takiego jak Clip Art Frames. Frame to jest właśnie taka ramka, jakby takie obramowanie, ramka raczej. Okay? Jak na to klikniecie, to tutaj jest kilka ramek, które można sobie też wykorzystać. I jak widziałyście tam wcześniej, ja miałam z muchą taką ramkę. Popatrzcie, klikam sobie na jakąś jedną ramkę. Znowu robię kopiuj grafikę. Idę do mojej prezentacji. Dodaję sobie proszę, nową kartę. Wklejam sobie moją ramkę, czyli Ctrl V. I patrzcie, co robię. Odwracam tę ramkę. Siach, odwracam ją i uwaga, rozciągam na cały ekran. Ta-dam! I mam taką ładną ramkę zieloną, ale wiecie co? Jak zaznaczę sobie tę ramkę, to tu jest jeszcze coś takiego na górze, jak na górze, opcje formatowania. I tu można ustawić sobie na przykład przezroczystość tej ramki, żeby ona nie była taka mocna, bijąca po oczach, bo jak podokładamy jakieś różne kolorowe rzeczy, to nam drukarka zaraz wypluje cały tusz. Więc można sobie to trochę zwiększyć przezroczystość. Ale uwaga, tu jest jeszcze coś takiego jak paleta kolorów. O, patrzcie. Tu można sobie na przykład wybrać tak, żeby była pomarańczowa ta ramka albo niebieska. Tam albo czarna, szara, obojętnie, jak tylko. No dokładnie, tak. Zobaczcie, jakie mamy co z prawami autorskimi, że. Dobra, już mówię. To teraz tak, popatrzcie. Jest coś takiego jak użytek edukacyjny. I jeżeli to, co. To znaczy, akurat te My Cute Graphics, one są wolne, te zasoby są wolne. Scratch jest też napisany na wolnej licencji i jeżeli nie używacie go do sprzedaży jakichś swoich tam materiałów, to możecie go dowolnie wykorzystywać właśnie na ten użytek edukacyjny. Wszystkie karty, które robicie dla dzieciaków, to z czego skorzystacie jakby i uwaga, nie rozpowszechniacie tego na przykład na stronach internetowych, to wy możecie z tego korzystać, tak? Jeżeli teraz w nauczaniu zdalnym wysyłacie dzieciakom jakieś materiały, to na przykład warto by było wcześniej napisać też rodzicom, że jakby prosicie też o nieudostępnianie tego gdzieś tam na jakichś stronach, że jest to na użytek dzieci, ten szkolny użytek, taki edukacyjny, tak? Ja na przykład prowadzę bloga, na którym umieszczam różne. Ktoś prowadzi, jak ktoś prowadzi bloga, napiszcie, czy ktoś prowadzi bloga. O, Violeta napisała, że ma bloga, dobra. Aha, karty są na stronie internetowej przedszkola, dobra. O, trochę osób prowadzi, super, ekstra, pięknie.
Wiecie co, to teraz tak. Jeżeli chodzi o skreczowe rzeczy, to na przykład te karty pracy, to my z nich też korzystamy, jak na przykład w cyfrowym dialogu robimy różnego rodzaju karty, różnego rodzaju jakieś plakaty i tak dalej. Te grafiki są dostępne do tego, żeby z nich korzystać i tworzyć materiały edukacyjne, bo wy na tym w ogóle nie zarabiacie, tak? Jeżeli chodzi o My Cute Graphics, zaraz to możemy sprawdzić. Strona jest, nie. O Boże, mam tyle tych stron pootwieranych dla was. O dobra, tu jest. Okay. Tutaj trzeba by było zobaczyć na licencję Terms of Use. No, po angielsku można sobie to przetłumaczyć na język polski. Tak? Jeżeli, opatrzcie, no i piękny zapis. Jeżeli jesteś nauczycielem, który chce używać obrazków i tła Clipart na lekcjach, przeczytaj tutaj. Nauczyciele mogą wykorzystywać obiekty Clipart i tła na Teachers Pay Teachers, ISO Collective, ISO. Dowolnej witrynie z zasobami dydaktycznymi wymagane jest uznanie gdzieś w pliku. Aha, czyli jeżeli umieścicie te grafiki z MyCute, czyli z tej strony MyCute Graphics, to fajnie by było na samym dole, czekajcie, o, na przykład tu, wstawić coś takiego. Proszę bardzo. Źródło. Źródło. My Cute Graphics. Proszę bardzo. Albo można dodać sobie link do tej strony. Ctrl-C, ciach, Ctrl-V. I można to naprawdę zapisać maleńką czcionką. To nie musi być bardzo widoczne. Najważniejsze, że będzie. Wiecie, to tak jak w umowach w banku małym druczkiem. Notuję. Okej. Okay. Proszę bardzo. Jest źródło? Jest. I nikt nam się nie przyczepi, tak? Adres bloga. Mój blog taki ten podstawowy to apanaski.blogspot.apanaski.blogspot.com. To jest jeden mój blog, ale mam jeszcze taki blog Mali Programiści. Mali Programiści. I ten dotyczy kodowania. Możecie tu znaleźć trochę rzeczy może dla siebie. Okay? To są dwie strony, które polecam. Dobra, Jezu, słuchajcie, bo mamy mało czasu, a jeszcze trochę rzeczy Wam chciałam pokazać. Popatrzcie, pomysł na karty pracy. Tak jak robiliśmy zrzut ekranu, zrzuty tych skryptów, tak samo zobaczcie, można na przykład zrobić jakąś taką kartę dla dzieciaków i zaproponować im rozwiązanie tego zadania. Można zrobić całą prezentację z takimi zadaniami. Dzieciaki na przykład wcale nie muszą tego drukować, tylko mogą gdzieś w zeszycie ponapisywać, tak? Slajd numer jeden, nie wiem, odpowiedź tam. Można tak zrobić, nie? Na przykład. Bo ja wiem, że teraz jest z tymi kartami, wiecie, taka trochę nędza, bo jak my zrobimy kartę pracy i dzieciaki nie mają możliwości wydrukowania ich w domu, no to trochę to tak, wiecie, słabo, bo jedni wydrukują, inni nie mogą. Ale to, czego się nauczycie teraz, będziecie też mogły wykorzystać po prostu w przyszłej pracy, więc myślę, że jest to dosyć teraz istotne i ważne. Popatrzcie, ja wykorzystałam jeszcze code.org, wzory kubeczków. Dobra, zaraz pokażę Wam, jak zrobić, bo to jest też bardzo proste. Banał. Patrzcie. Wykorzystałam też code.org. I można na przykład zrobić screen jakiejś sytuacji z code.orgu. Popatrzcie, mamy tutaj wściekłe ptaki. To jest w drugim kursie. Patrzcie, jak wejdę na code.org, już Wam szybko pokażę. Katalog kursów. I tutaj, jak wejdziecie w kurs drugi, to już jest dla starszych dzieciaków, bo tam one już muszą umieć czytać, czyli drugoklasiści. Wybieram sobie labirynt sekwencja i klikam na przykład na planszę numer 7. Też nie bez sensu robić z tego kartę, bo można im dać po prostu link, ale wiecie, są takie dzieciaki, które nie mają komputerów albo nie mają tabletów, więc nie mają dostępu albo nie mają internetu, tak? Więc nie mogą z tego korzystać. Więc robię zrzut ekranu tej sytuacji, potem buduję sobie kilka skryptów, robię zrzut, wklejam do karty pracy i mam. Więc to jest też dosyć fajny pomysł na wykorzystanie. No dobra, kubeczki, to teraz patrzcie. A, pokażę Wam jeszcze, okej, okay. Patrzcie, można zrobić sobie też jakieś takie na przykład tytuły naszych kart pracy, znowu wykorzystując
No, kształty. Popatrzcie, dodałam sobie tutaj jakiś kształt taki, prawda, i wypełniłam go kolorem, dodałam ramkę, proszę bardzo, i mamy jakieś fajne grafiki. Ale popatrzcie, tutaj właśnie w tym programie można na przykład zrobić też taką ramkę. I to jest naprawdę też bardzo fajne i bardzo proste. Pokażę Wam, jak zrobić te beleczki, bo to mi się bardzo podoba i to jest super. Popatrzcie, biorę sobie kształt, rysuję sobie taką belkę najpierw. Ciach. Pamiętacie, wypełniam ją kolorem i teraz uwaga, nie jednolitym kolorem, że na przykład na niebiesko, tylko uwaga, mamy gradient. Możemy sobie wziąć na przykład taką beleczkę gradientową. Jak kliknę sobie tutaj na opcję formatowania, to tu mogę zaznaczyć cień. I popatrzcie, moja beleczka jest przycieniowana. Hop, duplikuję ją. Już mam dwie beleczki. Duplikuję jeszcze raz. Obracam. Nie to obracam, tylko to. Zmniejszam moją beleczkę. Proszę bardzo. Hop. I duplikuję jeszcze raz. Jest jakie fajne? No dobra, trochę krzywo mi wyszło, ale mam nadzieję, wybaczycie. A teraz w środek wstawiam pole tekstowe, czyli T. Klikam sobie tutaj, wpisuję na przykład sudoku. Ciach. Zaznaczam i uwaga, tu jest jeszcze coś fajnego. Jak klikniemy tu, gdzie jest Arial, patrzcie, ile tu jest fajnych czcionek, dużo. Ja uwielbiam Comfortę i Montserrat, ale jest też dużo innych fajnych czcionek. Powiększam sobie, przesuwam, proszę bardzo, i mam. No, może nie wyszło mi tak dokładnie i ładnie jak tutaj, prawda? Ale to coś w tym stylu. Dobra, to jeszcze Wam pokażę te kubeczki, jak zrobić. Wiecie co? W tym momencie będziemy musiały na chwilę wyjść z naszej prezentacji, ale nie zamykajcie jej. Tylko musicie się udać do swojego dysku. O tu, ciach, tutaj. W jednej karcie macie otwarty dysk, a w drugiej karcie macie otwartą prezentację. Więc po prostu przenieście się do karty z dyskiem. A jeżeli nie macie swojego dysku otwartego, bo Wam się zamknął przez przypadek, to patrzcie, klikacie tutaj plusik, nowa karta, 9 kropek w górnym rogu, klikacie na dysk. I szukacie swojego folderu karty pracy. Wchodzicie do niego i uwaga, uwaga, jak zrobić kubeczki. Jest tutaj takie genialne narzędzie jak możliwość rysowania. Popatrzcie, klikamy na nowy i teraz tu mamy dokumenty, arkusze, prezentacje, pod spodem jest więcej. Jak na to najedziecie, to pojawiają się rysunki Google. I klikamy sobie na nowy rysunek. I teraz, popatrzcie. Uwaga, uwaga. Co robimy? Kubeczki. Ok, no więc wstawiamy kształty. Proszę bardzo, najeżdżamy na kształty. I wybieramy sobie trapez. Rysujemy sobie jeden kubek. Ciach. Wypełniam go sobie czerwonym kolorem i patrzcie, tu jest wypełnianie koloru, a tutaj jest obramowanie. Ja nie chcę, żeby mój kubek miał obramowanie, widzicie? On teraz jest po prostu czerwony, nie ma czarnej obramówki. I teraz co robię? Klikam na ten kubek, Ctrl D, czyli duplikuj, stawiam obok i tylko zmieniam mu kolor. Ctrl D, stawiam obok i zmieniam mu kolor. Ctrl D, proszę bardzo. Stawiam obok i mam żółty. Ok? To jeszcze tylko jeden kubek sobie zrobię biały. Ten zduplikuję. Jeszcze mieć biały kubek. I tu będzie przezroczysty, a tutaj u. O! Ustawiam. I teraz patrzcie, co robię. Buduję sobie wieżę z kubków, ale na przykład, jeżeli chciałabym, żeby moja wieża była tak zbudowana, że każdy kubek ma jakąś wartość matematyczną, prawda? To jak kliknę dwa razy na kubku, to mogę tutaj pisać liczby. 5, tu będzie 4, tu będzie 3, tu będzie 2. Teraz uwaga, co robię? A, nie, dobra, przepraszam. Na razie jeszcze nie piszę liczb,
bo najpierw muszę sobie zduplikować te kubeczki, żeby zacząć z nich budować wieżę, a potem tutaj muszę napisać liczby. O, 4, 3, 2. Dobra, i teraz patrzcie. Buduję sobie jakąś wieżę z kubków. I teraz duplikuję sobie ten. Duplikuję sobie ten. I już mamy tutaj wartość, poczekajcie, 15, 19 i 3 to jest 22 i 2 to jest 24, dobra. 24, tu będzie 26. I teraz uwaga, jaką wartość, jaki będą miały kolor te kubki, jeżeli nasza wieża ma mieć wartość, poczekajcie, 26, 35 na przykład. Widzicie? Hop, proszę bardzo. No, wejrzy się. Teraz dwa żółte i czerwone. Czekajcie, tu 15, 19, trzeba to przemyśleć. 19, 22, 24, 26, 26, a ma być 35, czyli brakuje 6. To może być dwa zielone, czerwony i niebieski. No dobra, w każdym razie nie będziemy teraz się zajmować liczeniem, w każdym razie wiecie o co chodzi. I teraz patrzcie, zaznaczacie to sobie. Robicie, zaznaczyć trzeba tak, klikamy myszką gdzieś tam obok, przeciągamy nad wszystkim, klikamy Ctrl C, czyli kopiuj, idziemy do mojej karty pracy, robię Ctrl V, proszę bardzo, i jak ja mam tu ramkę piękną i sobie jeszcze nagłówek, tak, to już mam super kartę pracy. Możemy oczywiście to zrobić też w poziomie, bo to nie musi być w pionie, tak? Dobra. W podobny sposób możemy sobie zrobić sudoku, bo uwaga, znowu. Idziemy sobie do naszego dysku, klikam na, nie folder nowy, tylko na rysunki Google'a. I teraz uwaga, uwaga, warto sobie zrobić taki szablon do sudoku. Zobaczcie. Wybieram sobie prostokąt i teraz jak narysować idealny kwadrat? Jak przyciśniecie sobie, przepraszam, jak przyciśniecie sobie Shift, to z Shiftem narysuje się Wam piękny kwadrat. O, widzicie? Bez względu na to, jak go ciągnę, zawsze będzie kwadrat. I teraz patrzcie, robię go przezroczystym, duplikuję, ustawiam sobie. Zaznaczam dwa, znowu duplikuję. Teraz sobie zaznaczam całą czwórkę. Ctrl D, Ctrl D i Ctrl D. Ja już mam planszę do sudoku. I teraz wezmę sobie jeszcze tylko, mogę wziąć kreskę i na przykład tu narysować kreskę o grubości na przykład czterech, żeby przedzielić, wiecie. Żeby przedzielić to sudoku. O, to muszę dorzucić. O, dobra. I mam już planszę do sudoku. I teraz tutaj muszę tylko powrzucać obrazki. Tutaj zobaczcie, też jest wstaw. Tak? Jak zrobicie wstaw grafika i uwaga, uwaga, jak klikniecie dysk, to tutaj będziecie miały udostępnione dla mnie, powinno Wam się pojawić te grafiki, które dostałyście w linku ode mnie. Miałam tu już to oznaczone gwiazdką, o właśnie. Szukamy sobie, albo załadujemy z komputera, też można załadować te grafiki, tak? Albo wiecie co, patrzcie, z komputera to w ogóle wygląda to bardzo fajnie. Ja wiem, że tego jest dużo, już za dużo może, ale patrzcie. Ja mogłabym z mojego komputera przeciągnąć sobie, widzicie co robię? Otworzyłam mój komputer i przeciągam grafikę tutaj. Widzicie? Zobaczcie, jakie to jest proste. To jest po prostu, o, ja uwielbiam Google'a, naprawdę bardzo lubię i bardzo często z niego korzystam. Chociaż mamy też Office'a w szkole, ale ja jakoś, nie wiem, jakiś mi bardziej intuicyjny jest taki
Poza tym, no mówię, jak w telefonie mamy też tego Gmaila, tak, to w tym momencie mamy dostęp do wszystkiego, jest fajnie się to po prostu synchronizuje, tak? Dobra, to mamy Sudoku i wtedy po prostu co robię? Aha, jeszcze jak zrobić z tego Sudoku? Wiecie co? Otwieram sobie zakładkę, piszę Sudoku dla dzieci. Proszę bardzo. Patrzę sobie, jakiekolwiek Sudoku dla dzieci, jak jest ułożone, o na przykład to tutaj. Mamy tak, 4, 3, 3, 2, czyli wymyślam sobie, że czwórka to będzie kot, trójka to będzie na przykład tam, nie wiem, ośmiornica, dwójka to będzie świnka, a jedynka to będzie jakieś tam inne zwierzątko, tak? I po prostu, gdzie jestem? Patrzcie, już się zgubiłam. Tyle okien. O, i tutaj sobie po prostu ustawiam w ten sam sposób na planszy te obrazki, tak jak tam są liczby rozmieszczone, tak? Daję dzieciakom dodatkowo jeszcze kilka do wycięcia. O, popatrzcie, tak jak tutaj. O, tu. Ja, widzicie? I w tym momencie dzieciaki dostają sudoku, dostają do wycięcia obrazki i przyklejają sobie później tutaj. A jeżeli zrobicie z kółeczkami, to one po prostu będą zamalowywały sobie pola. Okej, okay, to wiecie co? To jeszcze Wam pokażę, bo jest taka fajna strona, gdzie można sobie wygenerować sudoku z wyrazami. To Wam jeszcze szybko pokażę. Jak dacie radę jeszcze to przyswoić, to w ogóle będziecie mistrzyniami. Słuchajcie, jest taka strona, która się nazywa EduGames. I na tej stronie, jak wejdziecie, to jest coś takiego jak Word Games. Word to są wyrazy, czyli zabawy z wyrazami. I tutaj któraś z pań, przepraszam, nie pamiętam imienia, mówiła o krzyżówkach. Zobaczcie, tutaj można sobie zrobić własną krzyżówkę, tak? A ja Wam pokażę Sudoku. Zjeżdżamy na dół. Macie na przykład wykreślankę, można sobie zrobić. O, tu jest Sudoku, patrzcie. Word Sudoku. Uwaga, klikam na to Go to the game. Idziemy do gry. Tytuł. Sudoku ortograficzne. Uwaga. Tu jest napisane 9 na 9. Moje dzieciaki w drugiej klasie jeszcze nie bardzo potrafią 9 na 9, ale 6 na 6 już też. Ale no, można na przykład zacząć od 4 na 4. Zaznaczamy 4 na 4 i uwaga, wpisujemy pierwszy wyraz, wyr-u-ży-k-a. Następny to będzie g-u-ry-a. Tu będzie na przykład kubek, a tu, albo nie, to niech będą same wyrazy z u. Przepraszam, to niech będzie król, znaczy w sensie z U zamkniętym król, a tutaj pióro na przykład. Uwaga, i teraz patrzcie, co robię. Po prawej stronie tu jest create, czyli stwórz nowe sudoku. Klikam na to. Tadam. Proszę bardzo. Widzicie, co tutaj powstało? Piękne sudoku. Co teraz robię? Pewnie. Kopiuj grafikę. Idę do mojej karty pracy. Robię Ctrl V. Bardzo. I mam piękne sudoku. Tak? I teraz obok tylko wypisuję wyrazy, jakie dzieciaki muszą wybrać, żeby uzupełnić tutaj oczywiście to sudoku. No i muszą wpisać je poprawnie, czyli muszą wpisać odpowiednim u, tak? Więc, bo kurczę, słuchajcie, jest tyle fajnych rzeczy i tyle fajnych możliwości, gdzie można zrobić fajną kartę pracy. Myślę, że można by było zorganizować jeszcze jeden webinar, a ja się bałam, że ja po prostu po godzinie skończę i nie będę miała co mówić. Nie można pobrać zaświadczenia. O, Jacie, słuchajcie, ja mam gdzieś tu link. Mam link, słuchajcie, musicie, patrzcie, to jest taki link, gdzie musicie wpisać swoje imię, nazwisko, zaznaczyć, że nie jesteście robotem. A co to jest NUTS? NUTS to jest numer tak jakby województwa,
Nuc katowicki na przykład, tak? Czyli taki okręg katowicki jest, albo Nuc łódzki, to jest okręg łódzki, w którym odbywa się ten projekt, tak? Dobra, mam nadzieję, że to Wam się podobało i mam nadzieję, że no, było tego bardzo dużo, więc ja trochę też boję się teraz, a kurde, widzicie, co jeszcze miałam, ja się sunę. To jeszcze Wam tylko podam pomysł. Wiecie co, może na przykład zrobić labirynt, na którym, popatrzcie, to jest też skopiowane, możecie skopiować jakikolwiek labirynt. I na tym, ja wykorzystuję labirynty tak, że na ścieżkach tego labiryntu zapisuję działania i dzieciaki idąc po tym labiryncie muszą wpisywać wyniki tych działań. Na przykład w ten sposób, tak? Albo popatrzcie, znacie tego typu zagadki, teraz na Facebooku one krążą tam, wiecie, nie? Że dwie czarownice to razem tam 10 i tak dalej. I później są jakieś tam triki, że trzeba dobrze patrzeć na te obrazki, ile co ma, jaką ma wartość. To są takie dosyć proste. Ja tego szukam, wiecie gdzie? Na Pinterestie. Jeżeli nie znacie Pinteresta, to załóżcie go sobie, ale uwaga, ostrzegam, bo to uzależnia. Jak poznałam Pinteresta, to 2 dni nie spałam, bo przeglądałam. Ja tam szukam takich pomysłów, tak? Ja podpatruję, bo mi się podoba też. Amerykanie robią bardzo fajne, Angielki też robią bardzo fajne karty. I ja trochę na ten wzór robię po swojemu. Czasem po prostu patrzę, jak to jest zrobione i robię u siebie. Więc na przykład, zobaczcie, podobną kartę pracy można zrobić z duszków skreczowych, tak? Dobra, okej. Okay. Myślę, że to już jest tak dużo, że po prostu już macie takie duże głowy, bo ja też myślę, że sobie, że zakończę współdzielenie ekranu, że było tego bardzo, bardzo dużo. Wiecie co? A, zapomniałam jeszcze Wam wysłać. Wyślę Wam, chcecie jeszcze coś? Wyślę Wam, słuchajcie, wiecie jakie jest piekło niebo? Piekło niebo, macie? Piekło niebo? Piekło niebo. Rzucamy kostką. Wypada na przykład piątka, no i trzeba tak, 5 razy przełożyć piekło niebo. 1, 2, 3, 4, 5. I teraz to, co wypadło, dziecko sobie wybiera, zaraz Wam wrzucę link, dziecko sobie wybiera jedno z tych zwierzątek, na przykład wybiera sobie kraba. Wybiera sobie kraba, jak to pokazać, żebyście widziały, o kraba. I teraz patrzcie, odkrywa, tu pod krabem jest skrypt. Dzieciak musi wejść sobie na Scratcha, wrzucić kraba i wrzucić ten skrypt i zobaczyć, co krab robi. Już puszczam Wam link, poczekajcie, tylko muszę się dostać do moich linków. Gdzie tu jest piekło niebo, piekło niebo? Zaraz Wam dam piekło niebo, poczekajcie. Piekło niebo, już daję, sekunda cierpliwości, jest, ciach, dobra. Dostępni. I ograniczy, dobra. Każda osoba mająca link może przeglądać. Kopiuj, już do Was idę, wracam. Bardzo piekło niebo, możecie pobrać stąd. A, labirynt, dobra, to jeszcze Wam pokażę, gdzie labirynt. Labirynty ja pobieram na takiej stronie, która się nazywa Sen Teacher. Już Wam zaraz powiem, moment, Sen Teacher, czekajcie, czy to było tutaj. Kurczę, gdzie to były te labirynty? Może w matematyce. O, jest, dobra, w matematyce. Okej, okay, już Wam wrzucam link do labiryntów i tam na tej stronie jeszcze też znajdziecie różne inne rzeczy. Pamiętajcie, że Google Chrome ma możliwość tłumaczenia strony. Nie? Tam tak, jak jest pasek adresu, to później tam na końcu jest taki jakby tłumacz, jak się to kliknie, a zresztą jak się wchodzi czasem na anglojęzyczną stronę, to on prosi, pyta, czy przetłumaczyć stronę. Można sobie kliknąć i przetłumaczyć. Dzięki, słuchajcie, fajnie, że byłyście, czy był z nami jakiś pan? Chyba nie, a może był. No dobra, w każdym razie bardzo Wam dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, życzę Wam wytrwałości, trzymajcie się ciepło i nie rezygnujcie ze swoich działań, bo ja wiem, że czasem pewnie macie spadki formy, ja też je miewam i leżę na kanapie i myślę sobie, że nie dam już rady,
Ale ja wiem, że w was są pokłady kreatywności. Wiem, że w was są po prostu siły takie, które wydobędziecie spod ziemi i damy radę. Bo wiecie, nauczanki to są bez, nie? No właśnie, dzięki, bardzo dziękuję wam. Pozdrawiam wszystkich i zapraszam na kolejne webinary. Zapewne dostaniecie informacje o nich i śledźcie. Może jeszcze się kiedyś zobaczymy. Mam nadzieję, że.